Szanowni Państwo, mamy kworum, rozpoczynamy, kontynuujemy pracę dziewiątej sesji Rady Miejskiej Kalisza. A7. Rozpoczynamy obrady. A7. Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, strony w materiałach sesyjnych 37-54. Projekt uchwały otrzymaliście Państwo w materiałach sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2015 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziału, kierowników biur, dyrektora domu dziecka oraz dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawkę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok dostaliście Państwo na półki w dniu wczorajszym. Proszę o zabranie głosu w tej sprawie panią Irenę Sawicką, skarbnika miasta. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. 3 dni temu otrzymaliśmy informację od pana wojewody wielkopolskiego, że przekazana jest dla budżetu miasta dotacja celowa w kwocie 64 506 zł i 24 grosze. Ta dotacja jest przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Obowiązek jest taki, że to, co otrzymaliśmy od wojewody, do 30 kwietnia powinno być przekazane na konto poszczególnym tym producentom, jak i część osób nie posiada kont bankowych. Wobec powyższego dzisiaj muszą odebrać pieniądze w kasie. Wobec tej uchwały, która była Państwu przekazana, ten projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, no, jeżeli byśmy dzisiaj to wprowadzili, byłoby to za późno. Dlatego też 28 kwietnia zarządzeniem pana prezydenta zostały, bo jest taka możliwość, bo była to dotacja od wojewody, zostały te wielkości wprowadzone po stronie dochodów i po stronie wydatków z tym przeznaczeniem, jak określa to pan wojewoda. Dlatego też wprowadzając zarządzenie zwiększające dochody, jak i wydatki o taką kwotę, spowodowało to, że w tym projekcie uchwały, które w sprawie zmian w budżecie określona jest łączna kwota dochodów i łączna kwota wydatków, ona ulega zwiększeniu o tę kwotę tej dotacji 64 i teraz w tej autopoprawce mówimy, że łączną kwotę dochodów na 2015 rok zastępuje się kwotą 468 171 743 zł i 76 groszy. I w punkcie drugim macie Państwo wpisane, że łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zastępuje się kwotą 485 milionów 72 tysiące 521 zł i 37 groszy. I to zawiera ta autopoprawkę. Proponuję, żeby tę autopoprawkę przegłosować i później razem uchwałę w sprawie zmian w budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pozostać na tym ustawie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję Pani Radni. W takim razie projekt uchwały przeanalizowano i pozytywnie zaopiniowano części merytoryczne. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Gminnego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Gminy Miasta Integracji Europejskiej oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Całościowo projekt uchwały mówiła i pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej także. Jeszcze raz pytam, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki.
Kto jest za? Głosy za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Proszę teraz o przegłosowanie uchwały wraz z autem. Wraz. Powtórzę. Szanowni Państwo, głosujemy całą uchwałę wraz z autą poprawką. Kto jest za? Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 8. Zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kaliszana 2015 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kaliszana na posiedzeniu 23 kwietnia 2015 roku podjęła wniosek dotyczący rozszerzenia planu pracy o zadania. Punkt 1. Kontrola realizacji w 2014 roku dochodów budżetu Kalisza miasta na prawach powiatu. Punkt 2. Kontrola realizacji w 2014 roku wydatków budżetu Kalisza miasta na prawach powiatu. Kontrola sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2014 rok. Kontrola jednostki pomocniczej miasta. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? To ja sobie udzielę głosu. Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Pani Prezydent, Panowie Wiceprezydenci, Szanowni Państwo. Od samego początku pracy w tej kadencji najbardziej obciążoną komisją jest komisja rewizyjna. Od samego początku... Dobrze. Od samego początku mówiłem i zapraszałem do pracy wszystkich radnych, niezależnie od poglądów, klubów. Mogę i mam prawo i taką legitymację, żeby do takiej pracy zachęcać, ponieważ przez ostatnie kadencje ciągle byłem w opozycji, a przecież chyba nikt nie może powiedzieć, że od jakiejkolwiek pracy, czy to w pracy komisji rewizyjnej, czy w innych komisjach się uchylałem. Jeszcze nawet za czasów prezydenta, obecnie radnego Zbigniewa Włodarka, uczestniczyłam w pracach zarządu, mając oczywiście bardzo mały wpływ, ale pracowałem. Dlatego uważałem, że komisja rewizyjna powinna być komisją opozycji i też tak było na początku. Później różnymi zabiegami Platformy Obywatelskiej stało się inaczej. Bardzo nad tym ubolewam. Zapraszałem do pracy. Niestety zaproszenie zostało odrzucone. Dlatego ostatnie skargi, które wpływają przez Kancelarię Rady, prosiłem, aby kierować na merytoryczne komisje. Nie dlatego, żeby komisja rewizyjna nie pracowała, ale dlatego, żeby mogła normalnie pracować, a nie być przeciążona pracą do granicy możliwości. Podobnie zresztą jak Komisja Prawa. I tutaj chcę przypomnieć o tym, że Komisja Prawa cały czas pracuje w bardzo ścisłej współpracy z naszą Kancelarią Prawną nad statutem. I wierzymy, że w niedługim czasie ten statut będzie przedstawiony. Dziękuję bardzo tutaj z tego miejsca, Pani Przewodnicząca. Dlatego ostatnie skargi prosiłem o to, żeby były rozpatrywane przez komisje inne niż Komisja Rewizyjna. Zostało to zbojkotowane przez
radnych opozycji. Nie wszystkich oczywiście. Bardzo mi jest żal z tego powodu, bo panowie nie chcecie pracować w komisji rewizyjnej i nie chcecie pracować też w komisji innej, merytorycznej, która mogłaby się tym zajmować. I w ten sposób za chwilę będziemy głosowali znów kolejne przekazanie pracy dla komisji rewizyjnej, która, przypominam, składa się tylko z osób koalicji rządzącej. Naprawdę, sami sobie strzelacie w kolano. Oczywiście, macie takie prawo, ale dlaczego nie chcecie pracować w komisji na przykład rozwoju, czy komisji prawa, czy komisji środowiska? Tam też można rozpatrywać skargi. Wysoka Rado, będę zabiegał o to i będę dekretował skargi na merytoryczne komisje. I bardzo proszę przewodniczących o to, aby te skargi były przyjmowane przez te komisje. Bo nie może być tak, że radni uchylają się całkowicie od pracy, a zrzucają ten obowiązek tylko na innych, a sami tylko krytykują. Dziękuję. Już udzielam głosu, bo to zabrałem. Bardzo proszę, pan radny Daniel Kroziński. Panie przewodniczący, trochę rozminął się pan z prawdą. Nie zapraszał pan nas do komisji rewizyjnej. Sami się zapisaliśmy, jak jeden mąż, od samego początku. Podobnie nie wiem, jak zrozumieć z pana słowa, że pan się nie uchylał od pracy, jeżeli nie było pana na pewno w komisji rewizyjnej poprzedniej kadencji i jeszcze poprzedniej kadencji. Byłem wiceprzewodniczącym rady. Był pan Adam Koszada z ramienia... Jeszcze odpowiadam panu od razu, dobrze, że pan nie mijał, nie wprowadzał tutaj ludzi w głowę. Okej, dobra. Wiceprzewodniczący rady nie mogło być w komisji rewizyjnej. Dobra, był pan Adam Koszada, tak? Pan radny, ktoś jeszcze był z państwa klubu? Nie. Z klubu SLD była jedna pani Kamila Majewska radna. Jako przewodnicząca. Koniec. I koniec. To my z poczucia przyzwoitości i wypełnienia należytych funkcji radnego zapisaliśmy się w tym stanie obecnym, który jest, wszyscy do komisji rewizyjnej ciężko pracować. I co się okazało? Pan doskonale wie, co się okazało. Blokowanie kontroli, robienie innych kontroli w formie de facto politycznego paszkwilu, brak szacunku dla obywatela i my na to się nie zgadzamy. A dodatkowo teraz doszło jeszcze polityczne zablokowanie tej komisji rewizyjnej. Jeżeli ten stan nie zostanie naprawiony, przywrócony co najmniej stan równowagi, który my chcemy. Państwo nigdy nie chcieliście, jako opozycja, bo się nie zapisywaliście. My chcemy. Wracamy do pracy. Do tego czasu komisja rewizyjna jest popsuta przez państwa, przez koalicję. Nie działa tak, jak powinna. Z państwa winy. I to potrafimy dokładnie, no przecież nawet to uargumentowałem. I państwo, pan przewodniczący próbuje różne wybiegi robić, żeby jeszcze bardziej psuć funkcję kontrolną Rady Miejskiej Kalisza, na co my się nie zgadzamy, więc te wszystkie pana fortele także będą przez nas tak traktowane. Prosimy o przywrócenie godności Komisji Rewizyjnej i stanu równowagi w nim oraz zdjęcia politycznej blokady stanu członkowskiego. Dziękuję. Bardzo proszę, zgłaszam się na skandalnie. Szanowny panie przewodniczący, ja nie wiem, do kogo to były skierowane te słowa, bo my praktycznie jesteśmy we wszystkich komisjach, oprócz komisji rewizyjnej i jestem w komisji prawa i od samego początku pracujemy i to ciężko. Również jestem w zespole statutowym, więc bardzo bym prosił, żeby pan przewodniczący precyzyjnie wskazał osobę, która nie chce pracować. Dziękuję bardzo za głos. Pan radny Jacek Konopka. Panie przewodniczący. Ja również prosiłbym pana przewodniczącego o pewną precyzję w wypowiedziach, bo zarzut, iż radni całościowo nie chcą uczestniczyć w pracach, nie jest trafiony. Skierowana pod obrady Komisji Rodziny skarga do rozpatrzenia przez Komisję Rodziny została tam opublikowana, że tak powiem, i do zespołu kontrolnego z naszego klubu zgłosił się pan radny Mirosław Gabrysiak. W związku z tym ten zarzut pana przewodniczącego no, nie jest trafiony i niepotrzebny. Dziękuję bardzo.
Szanowny panie przewodniczący, ja chcę powiedzieć jedno. W poprzedniej kadencji Komisji Rewizyjnej, kolejny raz to mówię, przewodniczyła radna Kamila Majewska. W komisji brało udział, czy uczestniczyło w jej pracach, 6 radnych. 6 radnych, z czego 2 byli to radni opozycji. Jakby nie patrzeć, to jest 33 dokładnie procent składu. Ja się zwracam do państwa, naprawdę zgłoście się, nawet gdyby to miały być pojedyncze osoby, ale zwracam się do was z prośbą, zróbcie dokładnie tylko tyle. Zgłoście, żebyście mieli 33% w tejże komisji rewizyjnej. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Martin Zmuda. Przyjmuję się do głosu pan Jarosław Garbicia. Szanowni państwo, panie przewodniczący, państwo prezydenci, debata czy dyskusja na temat komisji rewizyjnej ma już dobre kilka miesięcy. Zaczęło się, jeżeli mogę to tak określić, od tego, że z funkcji wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej został odwołany pan radny Dariusz Grodziński. I może państwo doskonale o tym wiedzieliście, że tak będzie. Zgodnie z tradycją samorządową funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej sprawował przedstawiciel opozycji pan Mirosław Gabrysiak, a funkcja wiceprzewodniczącego zawsze należała tradycyjnie do człowieka z koalicji. Pan radny Dariusz Grodziński ostatnio w jednym z wywiadów powiedział, że ma bardzo wysokie ambicje samorządowe. Ja bardzo szanuję i chwalę osoby, które są ambitne. I myślę, że klucz problemu jest to, że te ambicje samorządowe w tym momencie nie są przez pana Dariusza Grodzińskiego spełnione. Przekonał pan Wszystko dla Kalisza do tego, żeby z komisji rewizyjnej się wycofało, swoich kolegów w klubie radnych Platformy Obywatelskiej i uchyliliście się od pracy. Kilkakrotnie przez ostatnie sesje Rady Miejskiej, przez pana przewodniczącego, przeze mnie również, jako osobę wykonującą czynności przewodniczącego komisji rewizyjnej, zostaliście państwo już po swojej rezygnacji zapraszani do pracy w komisji rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Odmówiliście. Na komisji rozwoju jedna ze skarg wpłynęła, kiedy zostaliście zapytani o to, czy zgłosicie się do zespołu kontrolnego, usłyszeliśmy odpowiedź, że wy się takimi sprawami nie zajmujecie. Więc szanowni państwo, jeżeli nie chcecie pracować w komisji rewizyjnej, to nikt was do tego zmuszać nie będzie. Pracy jest mnóstwo. Był dzisiaj na komisji rewizyjnej radny Eskandarwik, który to na własne oczy widział. Powołaliśmy dzisiaj chyba 5 bądź 6 nowych zespołów kontrolnych i musimy sobie z tym radzić sami. Ja kolejny raz zaapeluję do państwa, żebyście do tej komisji rewizyjnej się zgłosili, bo nikt wam tego absolutnie nie zabrania. I na koniec chciałbym złożyć wniosek formalny, panie przewodniczący, bo dyskusje na ten temat trwa już od kilku miesięcy. Możemy to, mówiąc kolokwialnie, wałkować po raz kolejny, ale zajmijmy się tym, do czego jesteśmy powołani, zajmijmy się pracą. I składam wniosek formalny o zakończenie dyskusji nad komisją rewizyjną i przejście do kolejnego punktu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania nad wnioskiem. Pan formalny na zakończenie dyskusji. Aha, pan, przepraszam, że pan Gabrysiak, pan Dariusz Grodziński. Przechodzimy do głosowania. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Panie przewodniczący, czy zapraszanie do pracy w komisji polega na tym, żeby ograniczyć ilość członków do 15, zostawiając 3 miejsca dla opozycji? Jakby nie liczyć, panie Dariuszu, to jest 20%. 3 na 15 to jest 20%, nie 33. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze udzielam głosu panu radnemu Grodzińskiemu. No dobrze. Proszę bardzo. Proszę postawić wniosek formalny, panie radny. Już.
Ja króciutko właściwie w formie właśnie sprostowania może powiedzieć do słów pana przewodniczącego Martina Zmudy, ponieważ szereg tam nieprawdziwych informacji podał i nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, psucie komisji rewizyjnej zaczęło się od blokady politycznej, ważnej kontroli, nieprawidłowości, o których my wiemy, widzieliśmy i wiemy, w obiegu dokumentów w grudniu w Urzędzie Miasta Kalisza i w złamaniu kompetencji pomiędzy organem uchwałodawczym a stanowiącym. I od tego wszystko się zaczęło, a potem była kaskada innych zdarzeń i my, proszę Państwa, to my Was prosiliśmy, żebyście w poprzedniej kadencji pracowali w komisji rewizyjnej. Nie było takiego odzewu, symbolicznie po jednej osobie. My ciągle podkreślamy, będzie przywrócona normalność w komisji rewizyjnej, możemy wrócić. Dziękuję bardzo. Ja panu odpowiem tylko z miejsca. W związku z tym, że wywołałem tę dyskusję, to myślę, że rozmija się po prostu sprawa. Przewodniczącym komisji rewizyjnej była pani radna Kamila Majewska. Pan dobrze o tym wie? Tak. To przepraszam bardzo, nie trzeba było nikogo prosić, nikomu. Przepraszam bardzo, jeszcze pan Boszanie. Udzielam głosu panu Adamowi Boszanie. Bardzo proszę. Państwo prezydenci, Wysoka Rado, panie przewodniczący. Otóż dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli państwo byście się zdecydowali wejść do komisji, to nikt nie powiedział, że to tylko trzy osoby mogą. Myślę, że dzisiaj daliśmy dobry przykład tego, że potrafimy iść na kompromis. I myślę, że ta liczba na pewno by się zwiększyła, co nie znaczy, że będziecie w tej komisji mieli większość. No, arytmetyka jest prosta. Tak było w poprzedniej kadencji, ale nie ograniczymy się na pewno do trzech miejsc. Druga rzecz, o której tutaj wspomniał pan radny Eskan, mianowicie, że ciężko pracujecie. Szanowni Państwo, różnica między pracą w zwykłych komisjach a komisją rewizyjną polega na tym, że na komisję rewizyjną trzeba przyjść przygotowanym. Na pozostałe komisje można po prostu przez 3 lata tylko bywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zostawiam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji na temat komisji rewizyjnej. Chyba, że ktoś z Państwa chce postawić wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad sesji, o zmiany w komisjach pracy Rady, mając na względzie wstąpienie do pracy w komisji. Wstałam wniosek formalny pana radnego Martina Zmudy o zakończenie dyskusji w tym punkcie. Kto jest za zakończeniem dyskusji? Kto jest za?
24 głosy za, nie ma głosów przeciw, nie ma wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. A 10. Zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Franciszka Kalata na działalność prezydenta miasta Kalisza. Rada Miejska Kalisza zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Rewizyjnej szczegółowego zbadania skargi pana Franciszka Kalata na działalność prezydenta miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Panie Przewodniczący, na początek sprostowanie. W Komisji Rewizyjnej nie zasiadają tylko radni koalicji. Mam, no nie dostąpiłem tego zaszczytu, więc jestem radnym niezależnym. Ale przejdę do meritum sprawy. Głosowałem, właściwie wstrzymałem się od głosu w sprawie rozpatrzenia tej skargi z bardzo prostego powodu. Ja podkreśliłem fakt, że zespół kontrolny wykonał naprawdę wielką pracę. Natomiast skarga jest bezzasadna wedle opinii tego zespołu, tak jak pan przewodniczący podkreślił zgodnie z KPA. Natomiast uzasadniony żal pana Jacka Jeziorskiego i pretensje do tego, że został potraktowany w sposób, w jaki został potraktowany, uważam za zasadne. Jeszcze raz. Dlaczego? Zespół kontrolny na podstawie działań, które podjął, wystąpił w charakterze adwokata komendanta Straży Miejskiej Kalisza. Ja to nawet żartobliwie określiłem, że dopieścił organ i wyszło jak wyszło. Natomiast jeżeli się wejdziemy dokładnie w skargę i w meritum sprawy, to okazuje się, że obywatel, który zgłasza się do Straży Miejskiej Kalisza z kilkudziesięcioma przypadkami naruszeń, wykroczeń prawa, jest traktowany jak uczestnik procesu, wzywany jako świadek, straszony groźbą niestawienia się i tak dalej, i tak dalej. To już w tym przypadku jakby zniechęca każdego obywatela, który w tym przypadku powie tak, a po co mi to, jeżeli mam być w ten sposób potraktowany? Ja wstrzymywałem się od głosu, ale w tej chwili będę głosować nawet przeciw. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos prosi pani Rada Zarządcza. Szanowny Panie Przewodniczący, Panowie Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Może w pierwszych słowach nie zgodzę się, że zespół wystąpił jako adwokat Pana Komendanta. Pragnę zapewnić Państwa Radnych, że powtórzę tutaj słowa, które wygłosiłam podczas Komisji Rewizyjnej tuż przed rozpoczęciem sesji, że jako koordynator pragnę Państwa Radnych zapewnić, że zespół dołożył wszelkich starań, aby zgromadzić i przeanalizować stosowną dokumentację oraz wysłuchał wyjaśnień Pana Komendanta. Zespół dokonał rozpatrzenia skargi w sposób obiektywny, to jest nie faworyzując żadnej ze stron,
rzetelny i skrupulatny, odnosząc się do zarzutów formalnie i merytorycznie. Nie będę cytować tutaj całego protokołu, pozwolę sobie odnieść się tylko do części. Cały protokół jest przed Państwem na stołach. Może opiszę sytuację. Z notatki służbowej wynika, że w dniu 22 lutego wpłynęła korespondencja mailowa do Straży Miejskiej. W załączeniu było 68 zdjęć. W dniu 9 marca wpłynęło 234 zdjęcia, wpłynęły w załączniku. W związku z tą korespondencją, ponieważ Straż Miejska naocznie nie stwierdziła wykroczeń, wezwano na świadka pana skarżącego, tak? Mówimy tutaj o osobie skarżącej, celem podania miejsca, godziny, daty zdarzenia i numerów rejestracyjnych pojazdów. Faktycznie w wezwaniu, które wystosowała Straż Miejska do skarżącego, pojawia się podstawa prawna, dlaczego ta osoba zostaje wezwana. W treści czytamy: wzywam pana do stawienia się w Komendzie Straży Miejskiej w dniu 10 marca o godzinie 9 w charakterze świadka w celu uzupełnienia przesłanej do nas dokumentacji zdjęciowej oraz złożenia stosownych zeznań. Z tej wstępnej analizy dokumentacji zdjęciowej i wyjaśnień, to jest cytat z protokołu ze strony 5, który jest przed Państwa oczami, oraz wyjaśnień uzyskanych od Komendanta Straży Miejskiej jednoznacznie wynika, że na podstawie wielu zdjęć nie ma możliwości określenia miejsca, godziny, daty zdarzenia, ani numerów rejestracyjnych pojazdów, ani ustalenia, czy doszło do wykroczenia. W wielu przypadkach niezbędne jest ustalenie, czy osoby parkujące samochody są mieszkańcami, osobami uprawnionymi do parkowania. Ponadto w wielu sprawach mogły być już prowadzone czynności wyjaśniające. Z wyjaśnień Komendanta Straży Miejskiej wynika, że niektóre ze zdjęć mogły być wykonane w okresie dłuższym niż rok. To jest, zachodzi brak możliwości skierowania wniosku o ukaranie, zachodzi przedawnienie. W związku z powyższym Straż Miejska potraktowała informację pana Jezierskiego jako zgłoszenie informacyjne. Co do zarzutów czy opinii, może tak nazwiemy, które pojawiły się w części skargi w miejscu uzasadnienie. Po pierwsze, formalnie jest to część uzasadnienie, więc zespół nie mógł się do tego odnieść. Ponadto brak jest dowodów na te twierdzenia. Ja odczytam te części. Straż Miejska to jest właśnie w części uzasadnienie, a nie w części głównej skargi skarżącego. Straż Miejska w Kaliszu każde zgłoszenie o wykroczeniu w przestępstwie powinna kierować do właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Policji lub Prokuratury. Dlaczego tak nie jest? Dlaczego strażnicy miejscy nie znają prawa? Dlaczego strażnicy nie znają topografii miasta? Dlaczego w ratuszu jest stanowisko strażnika miejskiego, czyli o jednego mniej na ulicy? Dlaczego strażnicy poruszają się pojazdami w sprawach niezwiązanych ze Strażą Miejską? Zgłoszenia kontrolne i tak dalej. Założyć GPS w pojazdach służbowych. Dlaczego marnowane są środki na przesyłki pocztowe? Dlaczego Straż Miejska obciąża budżet miasta, nie dając nic w zamian? Dlaczego pełno kup w mieście i brudne podwórka, bramy wjazdowe, pełno butelek po wódce w jednych i tych samych miejscach? Bezpieczeństwo, poszanowanie dla mienia, poszanowanie dla środowiska, czystość w mieście. To można osiągnąć, nie tracąc ponad 3 milionów złotych wydanych na Straż Miejską. Zespół kontrolny podsumował te właśnie, odniósł się do tych opinii i w protokole uzawarliśmy naszą opinię w ten sposób. Kwestie podniesione w końcowej części skargi będącej uzasadnieniem noszą cechy postulatów, wniosków, subiektywnych odczuć i spostrzeżeń skarżącego. Brak jest, i podkreślam, dowodów na te twierdzenia, są one ogólne. Niemniej jednak zespół dopytał pana komendanta, jakie działania w związku z tym, że nie można było podjąć kroków w celu rozpoczęcia postępowania w związku z wykroczeniami, w celu ustalenia wykroczenia, ponieważ skarżący wówczas, kiedy go wezwano
i powiadomiono, że będzie musiał wystąpić jako świadek w poszczególnych sprawach odnoszących się do każdego ze zdjęć, nie wyraził takiej woli. Zespół zapytał pana komendanta, czy podjęto jakiekolwiek kroki w celu stwierdzenia istnienia wykroczeń na ulicach i w lokalizacjach skazanych przez skarżącego w mailach i w tematach maili, ponieważ był zaniepokojony. Rzeczywiście przychodzi czy dzwoni mieszkaniec, pisze, że są takie przypadki według niego wykroczeń, prosi o podjęcie działań. I zespół pochylił się nad tym, był zaniepokojony, chciał wiedzieć, czy komendant Straży Miejskiej podjął jakiekolwiek działania, czy nie. I tutaj również przeczytam fragment z protokołu, co ustalił zespół. Po analizie przedstawionej dokumentacji zawartej w książce służby oraz programie teleinformatycznym e-mandat, jednocześnie można stwierdzić, że ulice, rejony, części miasta i miejsca zagrożone oraz wynikające ze zgłoszeń mieszkańców, w tym tutaj pana skarżącego, brane są pod uwagę przy codziennej dyslokacji służby i przydzielaniu zadań danemu patrolowi i załączone są odpowiednie załączniki, które potwierdzają. Są to kserokopie z książki służby, gdzie wymienione są właśnie te lokalizacje, ulice, które zgłaszał między innymi pan skarżący. Do książki służby wpisywane są zadania stałe, szczegółowo należące do kompetencji i zadań rejonowego SMK. Do jego zadań między innymi należy regularne patrolowanie ulic w jego rejonie z uwzględnieniem miejsc, w których występują nieprawidłowości oraz względem których wpływają zgłoszenia. Naczelnik Straży Miejskiej oraz kierownicy codziennie podejmują decyzje dotyczące zadań priorytetowych podczas codziennych odpraw dla zmian pierwszej, drugiej i trzeciej. I teraz losowo, wybiórczo poprosiliśmy o podanie informacji czy danych względem jednej z ulic, która znajdowała się w mailu przesłanym przez pana skarżącego. Na przykład na ulicy Dobrzeckiej w miesiącu marcu 2015 roku Straż Miejska zrealizowała ogółem 25 interwencji podjętych w wyniku zgłoszeń, jak i działań własnych, a czynności zakończono zgodnie z KPW. Czyli nie można powiedzieć, że Straż Miejska ignoruje takie zgłoszenia. Zgłoszenie pana skarżącego nie wypełniło wymagań, to znaczy brakowało pewnych informacji, brakowało informacji o miejscu, czasie zdarzenia, brakowało dokładnych numerów rejestracyjnych. Nie ze wszystkich zdjęć można było te numery rejestracyjne odczytać, ale fakt przesłania zdjęć nie był wystarczający. Niemniej jednak Straż Miejska potraktowała te zgłoszenia jako tak zwane zgłoszenia informacyjne i te konkretnie lokalizacje są brane pod uwagę przy dezlokacji strażników Straży Miejskiej. Dziękuję. Pani radna, udało się pani znużyć towarzystwo na tej sali, czytając fragmenty tego protokołu. Ja to zresztą po raz trzeci słucham, więc już prawie że o mało nie usnąłem, ale proszę zwrócić uwagę, że mnie nie o to chodzi. Tu nie jest problem w tym, czy pan komendant działał zgodnie z procedurą i zdążył na czas z odpowiedzią i czy wyzwanie miało właściwy charakter. Tylko chodzi o to, że jeżeli obywatel wsiadł na rower i w ciągu kilku dni ustalił 200 czy ileś 60 przypadków złego parkowania, a pan komendant go potem wzywa i powiedział, że w każdym przypadku wystąpi pan jako świadek, to nawet biorąc pod uwagę, że codziennie będzie jedna sprawa albo jeden przypadek rozpatrywany, to on ma już 7/8 roku zajęte na stawianie się na wezwanie pod groźbą oczywiście. Nie stawienia się. Czyli o co tu chodzi? Pan komendant mówi, jak jesteś taki mądry, przepraszam, może przesadzam w tym momencie, to my ci udowodnimy, że nie jesteś taki mądry. Proszę mi wierzyć, jako były policjant wiem, jak to się robi, żeby zniechęcić tych, którzy zbyt dużo pracy mi dali. I to się tak robi właśnie. Ja nie twierdzę, że pan komendant to zrobił, tylko twierdzę, że zespół pozwolił na to, żeby pan komendant wystąpił w takiej roli. A myślę, że mój problem, czy problem, który zwracam uwagę wam,
radnym jest znacznie głębszy. To nie o to chodzi, żeby ustalić, że pan Krzysztof Pietrzak miał zasadną skargę, bo pan Ziental, pełnomocnik do spraw rewitalizacji, odpowiedział mu 2 dni później niż powinien, bo źle sobie policzył i nie uwzględnił tego, że prezydent dostał wcześniej to pismo o 2 dni, a jemu 2 dni później przysłano i nie zdążył w 30 dni. I zespół dzielnie pracował nad tym, żeby stwierdzić, że jednak jest zasadna skarga pana Pietrzaka. A tak na dobrą sprawę ja nawet nie wiem, do czego ta skarga dotyczyła. Może i tego spóźnienia, tylko że na miłość boską. Jeżeli my się będziemy takimi sprawami zajmować, to my faktycznie jako komisja rewizyjna po prostu zawalimy się tymi skargami i każdy zespół już w tej chwili, każdy radny już ma po 5-6 skarg i my nad bzdurami w tej chwili się zastanawiamy i będziemy nadal się zastanawiać, bo sami się w to wkopujemy. I dlatego ja uważam, że pan Jezierski miał rację i jego skarga zasadna była pod każdym względem. On jako obywatel udowodnił Straży Miejskiej, że on sam znalazł 265 przypadków, nawet jeśli 200 nie było w porządku, nawet jeśli tam trudno było ustalić ten numer rejestracyjny. To komendant Straży Miejskiej, komendant Policji, służby mundurowe mają naprawdę kilkanaście możliwości działania, tylko muszą chcieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. W takim razie proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Szanowny Panie Prezydencie, Wysoka Rado, zgromadzeni goście. Najpierw przeczytam tam uchwałę, a w kolejnej części, jeżeli będzie taka potrzeba, to jeszcze udzielę dodatkowych wyjaśnień. Uchwała numer 0012.3.49.2015. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2015 roku. W sprawie stwierdzenia nieważności wyborów w jednostce pomocniczej miasta Kalisza. Na podstawie paragrafu 15 ordynacji wyborczej do Rady Osiedli miasta Kalisza stanowiącej załącznik do uchwały nr 7/93/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ordynacji wyborczej do Rad Osiedli miasta Kalisza z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po uwzględnieniu protestu mieszkańców osiedla Tyniec przeciwko ważności wyborów do Rady Osiedla Tyniec, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza
stwierdza nieważność wyborów, które odbyły się 20 kwietnia 2015 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do wymienionej uchwały. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku rozpatrzyła protest mieszkańców osiedla Tyniec przeciwko ważności wyborów do Rady Osiedla Tyniec, które odbyły się 20 kwietnia 2015 roku. Złożony protest dotyczył, tutaj cytat, punkt pierwszy, nie stemplowaniu kart do głosowania. Punkt dwa, uczestnicy spotkania nie zostali poinformowani, jak mają głosować. Prowadzący spotkanie pan Tylak powiedział, że głosować można poprzez podkreślenie na liście wybranego kandydata, kandydatów lub skreślenie nazwisk osób, których nie chcemy w Radzie Osiedla lub dopiero po moim ustnym wniosku zaznaczeniu krzyżyka przy nazwisku danej osoby. Na sali zrobił się chaos. Ludzie nie wiedzieli, jak mają głosować. Po czym poinformowano mieszkańców, nawiasie, robił to pan Tylak i członkowie Rady Osiedla, by mieszkańcy wrzucili puste karty, nawiasie, bez skreśleń, co będzie oznaczało, że akceptują całą listę 15 kandydatów, bo tak będzie szybciej i łatwiej, cytat. W tym momencie zapytałem, co z głosami, jak już przy nazwisku kandydata ktoś postawił znak X. Usłyszałem, że taki głos będzie uznany za głos oddany przeciw danemu kandydatowi. Wiele osób pytało, że nie wiedzą, jak mają głosować. Równie dobrze można było mieszkańców puścić godzinę wcześniej do domu i samemu wrzucić puste kartki do koszyka, a nie mówić o tym mieszkańcom, by tak zrobili. Punkt trzeci. Nie było żadnej weryfikacji mieszkańców. Nikt nie sprawdzał dowodów osobistych. Punkt czwarty. Z sali padały nazwiska na kandydatów do Rady Osiedla i tylko na początku pytano, czy te osoby wyrażają zgodę. Później na listę kandydatów wpisywano każde nazwisko wykrzyczane z sali. Punkt piąty. Jedna osoba miała pisemne upoważnienie od chorej żony ze wskazaniem nazwiska, na kogo ma głosować i nie dopuszczono tej osoby do głosowania, twierdząc, że musi to być oświadczenie notarialne. Pani z komisji skrutacyjnej powiedziała, że dla jednego głosu nie będzie robiła ewentualnych niejasności. Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Osiedla Tyniec komisja ustaliła, co następuje. Punktu pierwszego. Zarzut przedstawiony w punkcie pierwszym protestu jest zasadny. Karty do głosowania nie zostały opatrzone pieczęcią Rady Osiedla Tyniec, co narusza postanowienia paragrafu 10 ustęp 2 punkt a Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli Miasta Kalisza, stanowiącej załącznik do uchwały nr 7/93/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ordynacji wyborczej do Rady Osiedli Miasta Kalisza z późniejszymi zmianami. Ad 2. Zarzut przedstawiony w punkcie drugim protestu nie ma odzwierciedlenia w zgromadzonej dokumentacji. Z protokołu zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Osiedla Tyniec z dnia 20 kwietnia 2015 roku wynika, że mieszkańcy uczestniczący w zebraniu zostali poinformowani o sposobie głosowania, dlatego należy uznać, że podniesiony zarzut jest bezzasadny. Punkt trzeci. Odnośnie zarzutu przedstawionego w punkcie trzecim protestu, komisja na podstawie zgromadzonej dokumentacji nie może jednoznacznie stwierdzić, że nie było weryfikacji mieszkańców i że nikt nie sprawdzał dowodów osobistych, albowiem z załączonej listy obecności z zebrania sprawozdawczo-wyborczego wynika, że uczestnicy zebrania podpisali się z imienia i nazwiska wraz z adresem zamieszkania i własnoręcznym podpisem. Trudno teraz stwierdzić, że nie byli oni weryfikowani poprzez powołanie dwóch wiarygodnych osób co do potwierdzenia ich tożsamości i praw wyborczych. Po weryfikacji listy obecności można stwierdzić, że sąsiedzi wzajemnie poświadczali i potwierdzali fakt zamieszkiwania na osiedlu Tyniec. Punkt czwarty. Odnośnie zarzutu przedstawionego w punkcie czwartym protestu na podstawie protokołu z zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dnia 20 kwietnia 2015 roku brak jest możliwości weryfikacji, ponieważ z protokołu nie wynika, czy nastąpiło wyrażenie zgody na kandydowanie. Ponadto brak w
proteście wskazania osób, które nie wyraziły zgody na kandydowanie. Punkt 5. Zarzut przedstawiony w punkcie 5 protestu komisja uznała za bezzasadny, albowiem na podstawie paragrafu 3 ust. 2 Ordynacji Wyborczej do Rady Osiedli Miasta Kalisza stanowiącej załącznik do uchwały nr 7/93/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie Ordynacji Wyborczej do Rady Osiedli Miasta Kalisza z późniejszymi zmianami głosować można tylko osobiście. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego w oparciu o artykuł 37 ust. 4 w związku z artykułem 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 15 i 10 ust. 2 punkt A Ordynacji Wyborczej do Rady Osiedli Miasta Kalisza stanowiącej załącznik do uchwały nr 7/93/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie Ordynacji Wyborczej do Rady Osiedli Miasta Kalisza z późniejszymi zmianami uwzględnia protest i stwierdza nieważność wyborów przeprowadzonych do Rady Osiedla Tyniec w dniu 20 kwietnia 2015 roku. W uchwale została praktycznie zawarta cała praca Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Chciałam tutaj jeszcze raz podkreślić, że komisja, zajmując się protestem, brała pod uwagę dokumentację z tego zebrania sprawozdawczo-wyborczego i na podstawie tej dokumentacji rozpatrywała protest. Musimy wiedzieć, że Komisja Prawa musi się opierać i opiera się przede wszystkim na przepisach ustawowych i do nich się odnosi. Ja rozumiem uczestników zebrania i osoby, które prowadziły zebranie, że są rozżalone, że protest został uwzględniony. Ale proszę mi wierzyć, nie ma innej możliwości, tak? Jeżeli są formalne uchybienia, to komisja musi stwierdzić nieważność. Komisja stwierdziła tylko w punkcie 1, że protest jest zasadny, bo tam dopatrzyła się faktycznego uchybienia i naruszenia prawa. W pozostałych punktach, od punktu 2 do 5, zostały uznane zarzuty za bezzasadne, dlatego że na podstawie zarówno dokumentacji, jak i opinii, które były wygłaszane na komisji, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy miało coś takiego miejsce, czy nie. Chciałam jeszcze się odwołać tutaj do protokołu, bo tutaj Państwo nie macie, ale został dołączony do dokumentacji protokół komisji skrutacyjnej, z którego jednoznacznie wynikało, że na 77 osób, które brały udział w zebraniu, 66 osób oddało głosy ważne i 66 były głosy nieważne. Choćby z tego punktu widzenia już nie możemy uznać, że komisja skrutacyjna pracowała prawidłowo i dopełniła wszystkich obowiązków formalnych. Proszę Państwa, to jest taka uwaga na przyszłość do wszystkich, bo my jesteśmy tak naprawdę na początku wyborów do Rad Osiedli. Zwracajcie Państwo uwagę na te szczegóły formalne. Pracujecie na podstawie ordynacji wyborczej, która tutaj wielokrotnie była wymieniana do Rad Osiedli Miasta Kalisza. Jeszcze raz przed każdym Waszym zebraniem przeczytajcie dokładnie, jakie formalno-prawne przesłanki powinny być zachowane, tak aby w przyszłości nie było takiej sytuacji, że komisja będzie musiała stwierdzać nieważność wyborów. Szanujmy pracę swoją, ale również i mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję Panie Przewodniczący. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Panu udzielę głosu w oświadczeniu, dobrze? Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, bo nie ma tego w protokole, będzie udzielać panu głosu oczywiście oświadczenia, on ich nazwa jak najbardziej. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Bardzo proszę, kto jest za? Proszę. Proszę na mównicę. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, z ciężkim sercem na tej Komisji Prawa rzeczywiście wszyscy, nie tylko my, wszyscy uznali czy przyznali temu zarzutowi zasadność i tym samym nieważność tych wyborów, które się odbyły. Wszyscy, bez względu na barwy klubowe, to była fatalna decyzja, bo wiemy, jak będzie trudno na tym osiedlu, ciężko to jest rana. Na tej społeczności osiedlowej na pewno. Koniec, kropka. I to jest bez dwóch zdań. Później został zaproponowany, no, narzucony termin i też wiem dlaczego, więc okej. Okay, no. Ja się wstrzymałem, ale pani przewodnicząca wyjaśniła i taka procedura musi być zachowana. Być może jak teraz głosujemy, to nie wiem, może pan przewodniczący powie, że słuchajcie, nie 16, tylko 14, bo tam coś się dzieje, czy coś. Ja nie wiem, no ale ja... Proszę o dopuszczenie głosu pana przewodniczącego w tej sprawie przed głosowaniem. Chciałbym przed głosowaniem usłyszeć, co ma do powiedzenia. I o to proszę i wnoszę. Bardzo proszę o głos prosiła pani przewodnicząca Magdalena. Szanowni Państwo, celem wyjaśnienia faktycznie pominęłam ten element. Na Komisji Prawa został narzucony, tak to można odebrać, termin ze strony przewodniczącej. Oczywiście ten termin został ustalony z panią dyrektor szkoły, ale nie z Radą Osiedla. Dlaczego tak się stało? Ponieważ chcąc zdążyć jeszcze z wyborami do końca roku szkolnego, a wybory mają się odbyć w szkole, chciałam, aby przy zachowaniu wszystkich terminów zdążyć z tą procedurą. Tutaj jakby nie widzę zarzutu takiego, że nie można, tak? Był zapytany pan przewodniczący, czy ma jakiś termin. Nie podał tego terminu. Zresztą dzień wcześniej też był wykonany telefon do pana przewodniczącego z zapytaniem, taką prośbą, żeby się zastanowił nad terminem. I czas był podany do godziny 11, czyli przed komisją. Skoro nie wpłynął inny termin, komisja musiała podać, tak? Musimy wywołać dzisiejszą uchwałą całą procedurę, czyli pan prezydent musi wydać nowe obwieszczenie o terminie wyborów. Na to jest 14 dni. Później musi się Rada też o tym dowiedzieć. Także aby zdążyć, musieliśmy ten termin sami wskazać. Także tutaj tylko celem wyjaśnienia, jeżeli jest inny, to wtedy będziemy ewentualnie tutaj nanosili poprawki, tak? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan radny, jeśli pan radny uformi, tak? Ale to jedno zdanie. Proszę potraktować tą prośbę, która nie była wniosek. Właśnie chciałbym to powiedzieć. Chciałem się pana dopytać, czy to jest wniosek formalny o udzielenie głosu w tej sprawie, tak? Panu Niedzielskiemu. O to się chciałem dopytać. Pan jako radny ma prawo postawić wniosek. Panie radny, bardzo proszę. To jest wniosek formalny. To warunkuje pan, jeśli chodzi o swoje głosowanie. Z tego zrozumiałem. Pan powiedział, że przed głosowaniem chce pan jeszcze usłyszeć, tak? Dziękuję bardzo. W takim razie jest wniosek formalny. Wysoka Rado poddaje ten wniosek pod głosowanie. Kto jest za poparciem wniosku pana Dariusza Grodzińskiego? Proszę bardzo, pan radny Grodziński widział wszystko. 24 osoby za. Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Serdecznie dziękuję za inicjatywę. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado i Szanowni Państwo, ja chciałem zabrać głos nie tylko w imieniu własnym, ale w imieniu Rady Osiedla, która z całą powagą i odpowiedzialnością podjęła zadanie organizacji i przebiegu zebrania sprawozdawczo-wyborczego oraz mieszkańców tego osiedla, którzy wzięli udział w zebraniu i stanowili kworum. Jestem troszkę podniecony, po raz pierwszy występuję z tego miejsca, proszę mi wybaczyć. Ja chciałbym pokrótce, jak tylko to możliwe, przedstawić swój punkt widzenia, tak by Państwo mieli dokładne wyobrażenie o rzeczy. Chodzi mianowicie o to, że mieszkańcy, stanowiąc kworum, wysłuchali sprawozdań zarówno przewodniczącego, jak i komisji rewizyjnej, udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi, wzięli udział w dyskusji, mieli okazję wykrzyczeć swoje bolączki, swoje uwagi dotyczące no, naszego osiedla, ich osobistych problemów, ale bez obecności adresata. O dziwo, nikogo nie było z urzędu, który mógłby przyjąć, ewentualnie odpowiedzieć na te, ale to jest nieważne. Mieli okazję zgłosić kandydatów do Rady Osiedla i zgłaszali w odpowiedniej kolejności. Na tablicy zapisanych było 15 osób, 15 kandydatów i na tym, na wniosek zebranych, lista została zamknięta. Proszę Państwa, wiele ordynacji wyborczych do Rad Osiedla różnych miast, ale przede wszystkim ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku o ordynacjach wyborczych do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, artykuł 188 stanowi, jeżeli liczba kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych radnych uznaje się zarejestrowanych kandydatów. Zgłoszonych było 15 kandydatów i gdyby nawet doszło do skreśleń, to nie miałoby wpływu na wynik głosowania. Wszyscy zgłoszeni wchodzili w skład rady. I to jest moim zdaniem bardzo ważne. Natomiast komisja skrutacyjna bez porady prawnej, bez pomocy prawnej postanowiła jednak te wybory przeprowadzić i po prostu odręcznie wypisała jedna osoba karty do głosowania, które zostały powielone drukarką i rozdane. Tu jest nieprawidłowość. Ja się osobiście zgadzam z Komisją Prawa i Porządku Publicznego. Nie było stempla, który dzisiaj w Europie nie stanowi żadnej wartości, ten stempel. To był druk wykonany w taki sposób, że nie można go było absolutnie podrobić. Był problem z głosowaniem, bo nie wiadomo było, jak potraktować sprawę. Ja pytałem pana przewodniczącego, czy konieczne są wybory, a mój, ja wolę dla czystości sumienia to przeprowadzić, bo wyobraź sobie, człowieku, że wszyscy obecni skreślą jednego z kandydatów. Wówczas on nie może być członkiem Rady Osiedla. I tu miał rację. Wyniki zostały ogłoszone. Mało tego, potem przeprowadziliśmy zebranie Rady Osiedla nowo wybranej po to, ażeby zgodnie z ordynacją wyborczą przeprowadzić wybory przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. Wybrany w tym głosowaniu, na tym zebraniu pracownik Urzędu Miejskiego, pan Piotr Cieślak, brał udział zarówno w głosowaniu na przewodniczącego, jak i na wiceprzewodniczącego Rady Osiedla. Oba te głosowania przegrał. A sam udział w tym głosowaniu świadczy o tym, że akceptował te wybory i to zebranie. Ja osobiście uważam, że ten punkt pierwszy jest nie do podważenia. Brak było pieczątki, choć nie miało to absolutnie wpływu na wynik wyborów. I bardzo proszę pochylić się nad problemem. Tych wyborów nie można moim zdaniem podważyć. Wiele ordynacji stanowi wyraźnie, że jeżeli równa ilość lub mniejsza jest do Rady Osiedla, to ci kandydaci automatycznie wchodzą do składu Rady. Ja dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję za wystąpienie. Oczywiście czekamy na... Proszę? Ale przepraszam, panie przewodniczący, pytania na sygnację. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeszcze króciutko tytułem wyjaśnienia. Jeżeli chodzi o ten punkt drugi, o głosowanie, to komisja uznała, że ten zarzut jest bezzasadny, że podane procedury dotyczące głosowania ustala prowadzący zebranie, w tym przypadku był to pan Daniel Tylak, i jakie zaproponował, takie po prostu były na zebraniu. Więc tu komisja uszanowała, tak, tą procedurę i jakby nie uznała, że protest w tym punkcie jest zasadny. Natomiast jeżeli chodzi o ten punkt pierwszy dotyczący nieostemplowania kart wyborczych, to tu powoływałam się na paragraf 10 ordynacji wyborczej, która już wielokrotnie była cytowana, już nie będę po raz kolejny całego tytułu czytać. Ale odczytam tylko ten paragraf 10, żeby wszyscy Państwo wiedzieli, jaki jest tryb, tak? Paragraf 10, punkt 1. Wybory przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób niekandydujących do Rady Osiedla. Punkt 2. Komisja skrutacyjna wykonuje następujące czynności. Podpunkt A. Sporządza w porządku alfabetycznym karty do głosowania. W nawiasie, karta może być zadrukowana tylko z jednej strony i opatrzona pieczęcią Rady Osiedla. Tu zabrakło tego wymogu formalnego i na podstawie tego paragrafu komisja musiała stwierdzić, że skarga jest zasadna. Dlatego, proszę Państwa, nie ma innej możliwości, należało uznać wybory za, unieważnić po prostu wybory. I to wszystko. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Sekunda, bo następuje krótka konsultacja. Zabierze głos albo pani mecenas, albo pani naczelnik. Kto zabiera głos? Dobrze, ja bardzo proszę. Tak. Szanowni Państwo, zgodnie z zarządzeniem prezydenta, oddelegowany do obsługi administracyjno-technicznej na osiedlu Tyniec był pracownik, był pan Przemysław Wierzbicki, pan architekt. Natomiast jeżeli chodzi o zarzut dotyczący tego, że nie było obsługi żadnej prawnej na osiedlu, pragnę Państwu powiedzieć, że w składzie komisji skrutacyjnej, nawet jej przewodniczącym, był pan radca prawny, także no ciężko mówić, że no nie był zorientowany. Natomiast kolejny zarzut dotyczący ordynacji tutaj, na którą powołuje się pan przewodniczący, no w tym momencie no nie ma ta ordynacja zastosowania do tej sytuacji. Obowiązuje nas ordynacja wyborcza do jednostek pomocniczych miasta, która obowiązuje u nas w Kaliszu. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Myślę, że mamy już jasność. Czy panie teraz chciała jeszcze coś dodać? Nie ma potrzeby. Proszę do mikrofonu. Chciałam tylko dodać, że ordynacja, na którą się pan powołuje, już też nie obowiązuje. Zastąpił ją kodeks wyborczy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za?
Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6 rzymskiego. Przyjęcie. Pierwsze. Raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Kalisza Miasta na prawach powiatu na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018. Z raportem zapoznamy się, a także przyjemne wiadomości. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy mają Państwo pytania bądź uwagi dotyczące dokumentów? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeżeli nie, raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Kalisza Miasta na prawach powiatu na lata 2014 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 został przyjęty przez aklamację. Następne przyjęcie. Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Miasta Kalisza. Z oceną zapoznało się, a także przyjęły do wiadomości komisji. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy mają Państwo pytania bądź uwagi dotyczące tych zagadnień? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeżeli nie, ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Miasta Kalisza została przyjęta przez aklamację. Punkt 7 rzymski. Odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miejskiej wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem. Czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pierwsza pani Magdalena Zarzycka, później pan radny. Szanowni Państwo, otrzymałam odpowiedź 10 kwietnia w sprawie, sprawa dotyczyła wymiany okien w KTBS-ie i były pytania, byłoby również pytanie, czy są osoby, czy firmy, które w jakikolwiek inny sposób związane były z KTBS-em i czy te osoby, czy firma wykonywały jakieś inne czynności na imieniu miasta. Ponieważ odpowiedź jest 10 kwietnia, chciałam dopytać, czy jakie są dalsze działania w związku z tą bulwersującą sprawą. Czy teraz nie mam odpowiedzi? Bardzo proszę. Panie Prezydencie, Szanowna Rado, Pani Radna, myślę, że jest Pani Prezes, która mogłaby coś więcej na ten temat powiedzieć, natomiast sytuacja w porównaniu do poprzedniego Pani zapytania czy interpelacji zmieniła się o tyle, że prowadząca postępowanie prokuratura w Śradzu zawiadomiła Prezydenta o tym, że wszczęła śledztwo z artykułu 296 Kodeksu Karnego z paragrafu pierwszego wobec wskazanych przez nas osób w tym temacie. Szczegółów pozwolicie Państwo, że na tą chwilę nie będę opowiadał, przynajmniej w takiej formie, dlatego że toczy się postępowanie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię drugiego pytania, jak rozumiem, dotyczącego jakie firmy wymieniały okna i czy byli tam zaangażowani pracownicy tej spółki w ten proceder, to myślę, że tutaj Pani Prezes też może dwa zdania powiedzieć, bo niestety taki proceder miał miejsce. Dziękuję. Rozumiem, że Pani Prezes... Tak, bardzo proszę. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, odpowiadając na to pytanie, chciałam udzielić informacji, że w KTBS była zatrudniona osoba, która prowadziła sprzedaż okien
prowadziłam przedsiębiorstwo pod nazwą Alva. W okresie od 2010 do 2014 roku, do sierpnia zeszłego roku, spółka zakupiła od tej firmy okna za znaczną kwotę. Przeprowadziliśmy kontrolę w tym temacie. W spółce nie przeprowadzono żadnych zapytań ofertowych. W związku z powyższym pani straciła pracę w trybie natychmiastowym. W tym temacie toczy się dalsze postępowanie sprawdzające. Także w tym temacie to jest wszystko, co mogę w tej chwili powiedzieć. Dziękuję pani prezes. Pani radna, dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan radny Krzysztof Ścisły. Panie przewodniczący, akurat ten ostatni przypadek nie potwierdzi mojego zarzutu, ale myślę, że on ma pewien specyficzny rytm i w związku z tym jakby nie wchodzi do zasady, o której w tej chwili powiem. A mianowicie odniosłem wrażenie, że przy redagowaniu odpowiedzi na interpelację obowiązuje taka zasada, że się nie da albo da się w bliżej nieokreślonej przyszłości. No przynajmniej ja takie odpowiedzi otrzymałem na swoje interpelacje. I teraz na dodatek jeszcze w tych odpowiedziach znajdują się błędy merytoryczne lub ktoś po prostu próbował sobie może nawet ze mnie zakpić. Nie będę wszystkich interpelacji przytaczał, żeby państwa nie zanudzić. Podam tylko dwie. Moja pierwsza interpelacja dotyczyła obniżki cen biletów KLA w związku z tym, że cena paliwa spadła. A wiadomo, że ostatnia podwyżka wiązała się z tym, że cena rosła, w związku z powyższym obywatele muszą płacić więcej. No i teraz oczywiście była odpowiedź, się nie da. A nie da się dlatego, że gdybyśmy tą cenę obniżyli, to miasto by musiało płacić większe dopłaty do biletów, do KLA i tak dalej, i tak dalej. A poza tym jeszcze KLA straciło dodatkowe przychody z tytułu opłaty manipulacyjnej, która została zniesiona, a więc tu już w ogóle jest katastrofa. No i teraz tak. Dopłata do biletów jest wtedy, kiedy są bilety ulgowe lub są bezpłatne. Jeżeli bilet kosztuje 2 zł, to dopłata wynosi złotówkę. Jeżeli bilet jest złotówkę kosztuje, to ta dopłata jest 50 groszy, a więc automatycznie te dopłaty, no chyba myślę dobrze, tak? Byłyby niższe, a więc miasto wychodzi bardzo korzystnie na tej transakcji, czy na tym układzie. Ja nie wspominam o miastach, które w ogóle zniosły opłaty za bilety. Idźmy dalej, opłata manipulacyjna. Jak wszyscy doskonale wiemy i pan prezydent również, bo dzięki panu prezydentowi ta opłata została zniesiona, a inicjatywa była z redakcji 7 dni Kalisza, że jest to bezprawne działanie i przez ileś lat śmiem twierdzić, że oczywiście zarząd KLA doskonale o tym wiedział. Ta opłata była pobierana nielegalnie. To była kwota jakieś około 500-600 tysięcy miesięcznie. O tyle mniej Kaliszanie teraz płacą za bilety. Ale to nie tak. Rocznie, oczywiście, przepraszam, tak, dziękuję bardzo pani. I teraz oczywiście my się w tej chwili dowiadujemy, że oto spółka jest poszkodowana i jest dramat i ona właśnie w tym momencie będzie się ratować jak tylko może, żeby jakoś się tam od tej dramatu finansowego uchronić. A więc ta odpowiedź na tą moją interpelację po prostu jest poniżej wszelkiej krytyki. Oczywiście obniżyć biletów się nie da, a pan radny oczywiście stosuje jakieś tam populistyczne chwyty, żeby zyskać sobie popularność może wśród mieszkańców. Nie. Tak nie jest.
Bilety w Kaliszu mogą kosztować złotówkę i to mówią mi prywatni przewoźnicy. Druga sprawa to kwestia piekarni Spomia. To jest przykład, się da, ale nie wiadomo kiedy, albo w najbliższej przyszłości. Tylko ja się chciałbym dowiedzieć, po pierwsze, dlaczego w odpowiedzi na interpelację nie poinformowano radnych, że była kontrola NIK-u rok wcześniej i już ta kontrola wykazała, że jest to spółka, która nie powinna działać. I po drugie, jeśli się da, to kiedy? To jest, myślę, że takie działanie skuteczne polega na tym, jeżeli się określa dokładnie termin. A więc radca prawny dostał miesiąc czasu, 30 dni na to, żeby ocenić sytuację, czy udziały można sprzedać. I ja wtedy wiem, że po 30 dniach mogę zapytać pana prezydenta, co w tej sprawie. I ja bardzo proszę, aby następne odpowiedzi na interpelacje między innymi były bardzo konkretne i zawierały konkretne daty, bo wtedy my jako radni jesteśmy w stanie naprawdę urzędników, radców prawnych pana prezydenta rozliczać z tego, czy rzeczywiście podejmuje działania, czy tak jak w przypadku gminy Postomino. Sprzedajemy, tak, oczywiście tą ziemię nad morzem już któryś 10 rok i jakoś sprzedać nie możemy. Teraz będziemy oczywiście jako komisja rewizyjna bacznie się przyglądać, jak ta sprzedaż będzie się odbywała, tylko jak na razie nie wiemy, czy cokolwiek się zaczęło. No. Żartujemy, że po raz kolejny pojedziemy nad to morze sobie oglądać te działki i co? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie siódmym mam odpowiedzi na interpelację? Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, pan prezydent. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Panie radny, no, ze wszechmiar nie chciałem pana urazić, tylko na trudne pytania niełatwo jest odpowiadać wprost. Znaczy, może anegdotycznie powiem, że oddelegowałem na taką miłą wycieczkę pana wiceprezydenta Kościelnego, także pojedzie kolejny raz, jak pan powiedział, ale raczej po to, żeby zająć się poważnie tematem. Ale to oczywiście tak, żeby było trochę weselej, bo poważnie zabrzmiało to wszystko. Natomiast no musi być poważnie przy spółce KPT. Oszczędności, które wprowadzamy w tej chwili, dopiero będą dawały tak naprawdę rezultaty w czasie, tak? No bo nic od razu nie jest. Na dzień dzisiejszy, gdybyśmy diametralnie przycięli dopływ pieniędzy do spółki, no to musimy zwalniać ludzi. No, takie są niestety realia. I na dzień dzisiejszy to nie jest takie proste, oczywiście, no, pięknie bym wyglądał, gdybym powiedział, robimy bilet za złotówkę albo za darmo, tylko na tę chwilę po prostu nie mogę tego zrobić. Zresztą w ogóle ja mogę tylko stymulować, bo sam to wiemy, co mogę zrobić jako właściciel, znaczy reprezentant właściciela, a nie zarząd czy członek rady nadzorczej. Dlatego mówię, to nijak nie miałem zamiaru, żeby pan został źle potraktowany, tylko na dzień dzisiejszy są takie realia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W tym punkcie jeszcze pan radny. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, na początku obecnej kadencji podczas sesji, która odbyła się 29 stycznia 2015 roku, zwróciłem uwagę na temat fatalnego wykonania budynku nowej trybuny Stadionu Miejskiego przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu i konieczności naprawienia wielu usterek oddanego w poprzedniej kadencji obiektu. Zadałem wówczas pytanie, na które otrzymałem odpowiedź, ale chciałbym dopytać w związku z tamtymi odpowiedziami, wiedząc, że przetarg na konieczne naprawy nowego budynku Stadionu Miejskiego przy ulicy Łódzkiej został unieważniony. Co było tego powodem i tak naprawdę, panie prezydencie, co dalej w podnoszonej przeze mnie sprawie dotyczącej nieprawidłowości w budowie tego stadionu? Dziękuję bardzo. Pytanie
pytanie, panie radny Dariuszu, trudne, ale zanim odpowiem, to najpierw też uzupełniająco do wypowiedzi pana prezydenta Grzegorza Sapińskiego i interwencji pana radnego Krzysztofa. W ostatnim temacie związanym z Jarosławcem to nie jest tak, że się nic nie dzieje. I w ubiegłym, i dwa tygodnie wcześniej odbyły się spotkania i z udziałem radców prawnych, i drugie na wniosek pana Andrzeja Spychalskiego jako szefa Regionalnej Izby Gospodarczej, który także wystąpił, można powiedzieć, z pewnym pomysłem kilku kaliskich przedsiębiorców, aby być może po raz pierwszy na poważnie rozważyć wprowadzenie partnerstwa tego słynnego 3 razy P w Kaliszu. Tak? W tym temacie odbyłem też spotkanie 2 czy 3 tygodnie temu z panem Jurkiem, tak? Który chciał tak naprawdę przedstawić, jak ta sprawa wygląda w tej chwili. Okazuje się, że być może wcale ta działka nie jest tak atrakcyjna, jak nam się niektórym wydaje, dlatego że poprzednie władze miasta wydały zgodę na to, żeby na części tej działki zamontować po prostu kolektor ściekowy. Tak? No i to są tematy też związane z tym, że abym mógł i w zespole prezydenckim i także Państwu jako radnym przedstawić tą sytuację możliwie kompleksowo. 3 czerwca jestem tam mówiony między innymi z wójtem gminy Postomino, tak, po to, żeby sprawdzić, co tak naprawdę na tej działce zainstalowano i wtedy będę mógł Państwu na ten temat więcej powiedzieć. Jeśli chodzi o pytanie pana radnego Dariusza Witonia i kwestię stadionu, to także jest sprawa bardzo ciekawa, ale nie jest to sprawa prosta. Kilka dni temu wystąpiliśmy jako władze miasta oficjalnie do pani powiatowej inspektor nadzoru budowlanego z zapytaniem, jakie były działania nadzoru budowlanego w tym temacie. Oczekujemy na taką informację. Rozmawiałem z panią inspektor dzisiaj przed sesją. Myślę, że w ciągu kilku dni taką informację przekażę. Natomiast przez zespół radców prawnych są już przygotowane konkretne dokumenty, jeśli chodzi o zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego tak naprawdę nieodpowiedniego nadzoru, zastosowania materiałów nieprzewidzianych w projekcie i kilku innych rzeczy. Także nie zapominamy o tej sprawie, natomiast czekamy na informację inspektora nadzoru budowlanego, bo jest tam jeszcze wiele znaków zapytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A poseł, bardzo proszę. Jesteśmy w punkcie 7 odpowiedzi na interpelację. Ja, panie przewodniczący, bardzo krótko. Panie prezydencie, ja bardzo pana proszę, aby władze miasta odstąpiły od pomysłu partnerstwa prywatno-publicznego w przypadku gminy Postomino i tych gruntów. I proszę mi nie mówić, że grunty nadmorskie są nieatrakcyjne. Proszę ogłosić licytację, podzielić na działki i zobaczymy, co się będzie działo. Natomiast partnerstwo publiczno-prywatne w tym mieście ma bardzo złą tradycję. Przykładem jest giełda Kaliska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Interpelacje. Bardzo proszę, pierwszy pan Mirosław Kadysiak. Na jedno, później pan Krzysztof Uścisły. Panie przewodniczący, panie prezydencie,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W dniu dzisiejszym padły takie słowa: programy zdrowotne dostosowane do potrzeb mieszkańców, a nie przychodni. Zespół koordynujący do spraw oceny merytorycznej, a nie analizy ekonomicznej. Nie ma już pana przewodniczącego Komisji Zdrowia, ale chciałbym złożyć interpelację w związku z tymi zdaniami, które tutaj padły. Czy istnieją opinie zespołu koordynującego dotyczące programów profilaktycznych, jakie będą realizowane, a konkretnie te dwa programy, czy trzy, które są rozpisane, czy zostały pozytywnie zaopiniowane, natomiast pozostałe negatywnie, które były realizowane, czy inne, po prostu chciałbym takie opinie w formie pisemnej uzyskać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Anna Zimno. Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o oczyszczenie stawu w Parku Przyjaźni. Dwa stawy w Parku Przyjaźni są zadbane, czyste. Trzeci, natomiast położony najbliżej ulicy Nowy Świat, jest pokryty kożuchem śmieci. W tej chwili jest to czas spacerów. Mieszkańcy miasta, którzy tam chodzą, spacerują, widzą te śmieci. To są styropiany, kartony. Nieładnie to wygląda i prosiłabym o oczyszczenie tego ostatniego stawu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Ścisły. Przygotowuje się pani radna Sosnowska. Panie prezydencie, staram się unikać interpelacji w charakterze dziur w chodnikach i budowy jakichś krawężników, ponieważ z panem Krzysztofem Gałką idzie się dogadać i czasami wystarczy jeden telefon, żeby taką interpelację załatwić. Natomiast dlatego przepraszam, że moje interpelacje mają duży stopień trudności i skomplikowania. Ja nie wiem, czy radni Platformy Obywatelskiej wystąpią z interpelacją w sprawie rejestru tych umów, o których już mówili publicznie. I dlatego nie będę wchodzić, ponieważ ukradliście mi temat, ale no, stało się. Natomiast mam inny pomysł, a mianowicie dosyć dużo publicznej jakby takiego niepokoju wywołują kwestie nominacji na członków rad nadzorczych. I te sprawy zawsze zresztą wywoływały i w poprzedniej kadencji, i teraz dużo emocji, bo się wszyscy zastanawiają, a dlaczego ten, a nie tamten, a skąd się to wzięło, a skąd ten człowiek gdzieś spod kapelusza się nagle pojawił. I ja nie chcę teraz dochodzić, czym, jakimi względami kieruje się, powiedzmy, koalicja, obsadzając te rady. Ktoś żartobliwie kiedyś powiedział, takie jest bandyckie prawo władzy, żeby sobie właśnie te spółki obsadzać i prawdopodobnie tak zawsze będzie, nawet jeśli się ta koalicja zmieni, będzie inna władza. Natomiast mnie interesuje coś innego. Zawsze mnie niepokoiło, interesowało, co ci ludzie tam robią. Bo tak na dobrą sprawę to oczywiście my wiemy, to wynika z ustawy, można sobie poczytać co, jak i to jest tam kilkanaście paragrafów, artykułów, ustępów i punktów. Natomiast kiedy na przykład przyglądamy się działalności spółka Kalisja, w której kiedyś zasiadała sekretarka posła jako członek Rady Nadzorczej i jeszcze tacy dziwni ludzie, ja nieraz z okna redakcji obserwowałem, jak rozpoczynało się posiedzenie Rady Nadzorczej o godzinie 9, a 15 po 9 już wszyscy wychodzili. Nie wiem, czy zostało odwołane, czy po prostu tak krótko trwało. Dlatego, panie prezydencie, mam taki pomysł i nie wiem, czy to uda się wdrożyć, żeby wzorem tego rejestru umów wprowadzić elektroniczny rejestr sprawozdań członków rady z posiedzeń właśnie tych rad nadzorczych. Ja wiem, ja się już zorientowałem, ponieważ zadzwoniłem do pana naczelnika Tomczyka. On powiedział, że raz na kwartał prawdopodobnie otrzymujemy takie sprawozdania jako urząd, więc może by tak,
te sprawozdania, oczywiście rad nadzorczych, podpisane przez przewodniczącego, ale oczywiście również analizy, oceny, wnioski i syntetyczne ujęcia, bo ja wierzę, że ci, którzy zasiadają w tych radach, to są ludzie naprawdę ekonomicznie przygotowani. Żeby się takie sprawozdania również znalazły, żeby każdy obywatel tego miasta mógł sobie wejść do takiego rejestru i poczytać, co robi członek rady nadzorczej w danej spółce, która ma powiedzmy 100% udziału miasta albo 20% udziału miasta. Trudna interpelacja, panie prezydencie, wiem, ale z punktu widzenia technicznego to jest bardzo proste. To jest zamienienie na PDF, wrzucenie do internetu. 7 minut sprawdziłem. A więc bardzo proszę, jeżeli by się udało, to bylibyśmy bardzo wdzięczni jako obywatele tego miasta. Może wreszcie byśmy się dowiedzieli, co robi członek Rady Nadzorczej Giełdy Kaliskiej. Nie musielibyśmy go wzywać na posiedzenie komisji rewizyjnej, ciągnąć z Ostrowa i odciągać od jego pracy, bo byśmy się dowiedzieli po prostu z tych sprawozdań, gdzie był, kiedy zapadały takie decyzje, co robił, kiedy budowano lub nie budowano, albo gdzie zniknęła na przykład ulica cała w tym mieście, w tym rejonie, bo ja do dzisiaj nie wiem, gdzie ona jest. I druga interpelacja, panie prezydencie, ona niejako wiąże się z tą pierwszą. Albo jeszcze nie, zaczekam, bo sobie ją dopracuję. Przepraszam. Dziękuję. Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Mamy formułę. Pani radna Magdalena Smicharska. Szanowny panie prezydencie, uprzejmie proszę o przeanalizowanie i wprowadzenie niezbędnych zmian w przebiegu tras autobusowych KLA. Z uwzględnieniem nowych ulic i rozbudowy osiedli mieszkaniowych na terenie Kalisza. Obecnie funkcjonujący rozkład jazdy autobusów KLA jest niefunkcjonalny i nie zapewnia dostatecznej komunikacji mieszkańcom. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że ten rozkład, nawet nie chodzi mi o rozkład, tylko o siatkę połączeń, jest chyba nieaktualizowany od kilkunastu lat, jak nie więcej. I w tym czasie powstały nie tylko nowe ulice, ale praktycznie części nowych osiedli i mieszkańcy na przykład osiedla Dobrzec, tej drugiej części, tej nowszej, praktycznie nie mają zapewnionych połączeń. Oprócz dwóch, które tam autobusów jeżdżą numer 18 i 19, wszystkie inne kończą swój bieg przy hali Arena. Chciałabym tutaj z tego miejsca właśnie poprosić o aktualizację. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, państwo wiceprezydenci, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Miasto Kalisz w ostatnich latach nie wypadało najlepiej, jeżeli chodzi o absorpcję funduszy unijnych, a chyba niejako starając się poprawić ten stan rzeczy, a jednocześnie zapewnić sobie środki na program remontu dróg w roku wyborczym, poprzednia koalicja rządząca miastem zdecydowała się na realizację projektu zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym. Rozsądek nakazywałby poprzedniej władzy szczegółowe zapoznanie się z przewidywanymi skutkami wprowadzanego systemu, które mogą być nieprzyjemne dla mieszkańców Kalisza. Dobra wola nakazywałaby twierdzić, że była to raczej zwykła niekompetencja i chęć poprawy notowań przedwyborczych, a nie dążenie do świadomego monitorowania mieszkańców Kalisza, a w konsekwencji zasilania budżetu miasta kosztem Kalisza. Zdajemy sobie sprawę z konieczności karania wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym, ale wiemy, że pomimo zaangażowania i poświęcenia pracowników Zarządu Dróg Miejskich, system wprowadzony decyzją polityczną za niemałe pieniądze budzi liczne wątpliwości i zastrzeżenia. Dlatego w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zwracam się do pana prezydenta z pytaniem, czy w świetle zawartych przez pana poprzedników umów istnieje możliwość rezygnacji z funkcji mandatowania we wdrażanym systemie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Magdalena Smicharska.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Pani Prezydent, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pod koniec ubiegłego roku, tutaj też odnośnie tego, co powiedział Radny Skarżyński, w bardzo wygodnym wyborczo terminie wszyscy Kaliszanie cieszyliśmy się z utworzenia w Kaliszu Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego. Mija pół roku od hucznego otwarcia i krótko mówiąc, Wielkopolskie Centrum Onkologiczne nie działa. Ja chciałbym zapytać Pana Prezydenta, w jakim stopniu i w jakich kwotach miasto partycypowało w kosztach budowy tego centrum, ale przede wszystkim, bo pół roku utrzymujemy ten obiekt, on nie działa, czy, a jeżeli tak, w jakich kwotach i w jaki sposób miasto do tej pory partycypuje w kosztach utrzymania tego budynku, tego centrum, jakie środki musi zabezpieczyć, żeby to centrum funkcjonowało i czy prawdą jest, że na przestrzeni najbliższego roku wciąż to centrum onkologiczne działać nie będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę teraz Pan Radny Witon. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Pani Zarzyńska, czy ktoś jeszcze? Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja jeszcze tutaj się chciałem jako włączyć w temat zgłoszony przez radną ze Stowarzyszenia Wspólny Kalisz, która mówiła o planach nowych linii autobusowych, żeby uwzględnić tematy, które były poruszone na dwóch radach osiedla ostatnich, gdzie dokonano wyboru nowych władz. Mówię o Radzie Osiedla Sulisławice i Radzie Osiedla Kolonia Sulisławice, którzy również ten temat poruszali. A wrócę do swojej interpelacji. Szanowni Państwo, w mieście Kaliszu funkcjonuje wśród ludzi taka informacja, że poprzednia władza udzieliła wiele pozwoleń na budowę i jeszcze za moment powstaną nam kolejne markety. I w związku z tym mam 5 technicznych pytań, które chciałbym, żeby rozwiały moje wątpliwości w tym zakresie. A mianowicie, ile podmiotów otrzymało w poprzedniej kadencji pozwolenia na budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych? Mówię o obiektach powyżej 2000 m2. Czy te udzielone pozwolenia są realizowane, a jeżeli nie, to czy nadal obowiązują wydane wcześniej pozwolenie na budowę tego typu obiektów? Ile jest miejsc przeznaczonych pod takie obiekty w Kaliszu, gdzie jest aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Ile takich miejsc jest w planach wywołanych i będących w opracowaniu? Ile takich miejsc jest w obowiązującym studium zagospodarowania? I ile takich miejsc jest w obecnie przygotowywanym do uchwalenia zmiany obowiązujących studiów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Zarzycka. Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Państwo Wiceprezydenci, Szanowni Radni. Chciałam złożyć dwie interpelacje. Pierwsza, w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w maju, a także parlamentarnymi na jesieni, chciałam zapytać, czy przewiduje się udostępnianie miejsc na materiały wyborcze w pasach drogowych dróg publicznych, ulic na terenie miasta Kalisza, których zarządcą jest prezydent miasta Kalisza. Pragnę zauważyć, iż pojawiła się informacja, z której wynika, że miasto ostatecznie nigdy nie pobierało opłat za udostępnianie takich miejsc, to jest nie czerpało żadnych korzyści finansowych. Natomiast rozmieszczanie plakatów wyborczych w pasach drogowych powoduje zaśmiecanie miasta, a także w niektórych przypadkach może stać się przyczyną stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia mieszkańców, zarówno pieszych, jak i kierowców. Proszę o informację, czy wzorem innych miast plakaty wyborcze będzie można umieszczać tylko w miejscach specjalnie do tych celów przewidzianych. Druga interpelacja. Już niedługo przed nami dni Kalisza w czerwcu. Chciałam prosić, aby Pan Prezydent rozważył na tyle, na ile jest to możliwe,
wprowadzenie darmowych przejazdów komunikacją miejską, chociaż w jeden weekend święta miasta. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można uniknąć kłopotów z zaparkowaniem samochodów w centrum miasta, zostanie uspokojony ruch, a mieszkańcy będą mogli jeszcze pełniej poczuć, że obchodzą swoje święto. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy 8 interpelacji. Przechodzimy do punktu 9. Zapytania radnych. Bardzo proszę. Szanowny Panie Prezydencie, wiem, że Pan Prezydent osobiście jest zaangażowany w procesie rewitalizacji naszego miasta, z czego bardzo się cieszę, ponieważ bardzo mocno tym tematem się interesuje. Dlatego zadaję pytanie w formie zapytania, żebym uzyskał odpowiedzi na tej sesji. W kwietniu bieżącego roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosił konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem Modelowa rewitalizacja miasta. Czy Pan lub ktoś Panu podległy ma wiedzę na ten temat? Który obszar, jeżeli tak, który obszar zostanie zgłoszony do tego programu i na jakiej kwocie zostanie skierowany dany program do ministerstwa, żeby uzyskać dofinansowania do rewitalizacji miasta Kalisza. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Stanisław Paraczek. Nie? Dobrze, dziękuję. Pan Tadeusz Starzyński się zgłaszał. Pan Krzysztof Cisny też się zgłaszał. Panie Prezydencie, Państwo Prezydenci, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Moje pytanie ma jednak taki charakter, no powiedzmy, bardziej przyziemny, a związane jest z chodnikiem przy nieruchomości na ulicy Nowy Świat 12. To jest nieruchomość, która jest w chwili obecnej pustostanem. Ona niszczeje. Nie znam stanu własności, czy to jest własność prywatna, chyba prywatna własność. Niemniej z tej własności cały czas, z dachu tej własności, ze ścian tej własności sypią się elementy tynku, sypią się cegły, spadają one na chodnik na Nowym Świecie. To jest ciąg komunikacyjny, który między innymi biegnie do PWSZ-u. Tam zostały podjęte pewne działania związane z wydzieleniem takiego wąskiego pasa przy ścianie budynku, który jest ograniczony pachołkami. Niemniej, kiedy jest silniejszy nieco wiatr, to i tak te fragmenty tynku, czy fragmenty cegieł, czy dachówek, one lecą na chodnik. W związku z tym mam taką prośbę i tutaj zapytanie, czy można w jakiś sposób wpłynąć, czy jakoś mocniej zabezpieczyć ten obszar. Dziękuję. Panie Prezydencie, chciałbym się dowiedzieć, bo przyznaję szczerze, że nie udało mi się odnaleźć, może źle szukałem. Kto jest przedstawicielem miasta w oczyszczalni ścieków Prosna? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, co do Nowego Światu, o tyle to jest kłopotliwe, że właściciel mieszka w połowie w Kanadzie. Nie będę przytaczał jego nazwiska, ale jest to ulubieniec byłego wiceprezydenta do spraw inwestycji, dlatego nie miał łatwego życia w naszym mieście. Zobaczymy, czy ta współpraca będzie możliwa w tej kadencji. Natomiast co do zapytania pana radnego Eskana Darwicha, jak najbardziej jesteśmy zainteresowani rewitalizacją. Myślę, że pan śledzi to, co
jest przedstawiany przez naszego specjalistę do spraw rewitalizacji. Nawet rozmawialiśmy w tym tygodniu na temat tych programów, więc mam nadzieję, że pan Krzysztof Ziental przedstawi to, co będzie się działo w kwestii tych wniosków. Te wnioski jeszcze mają czas, można składać. Oczywiście możemy się tylko starać o dofinansowanie, to myślę, że pan wie, że to nie jest tak, że się składa i że się od razu dostaje z takich funduszy. A co do spółki wodno-ściekowej Prosna, to poproszę o udzielenie odpowiedzi pana Kościelnego. Bardzo proszę. Szanowny Panie Prezydencie, Panowie Prezydenci, Pani Prezydent, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Potwierdzam, iż mamy informację 23 kwietnia, dokładnie się pojawiła ta informacja. Dzisiaj w trakcie trwania tej Rady odbyła się konferencja w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i pracownica Biura Obsługi Inwestora i Partnera Publicznego uczestniczyła w tym online na tej konferencji. Wybieramy się również w tej sprawie na spotkanie w Warszawie. Również odbędzie się spotkanie w Poznaniu co do szczegółów tego programu. Jeśli chodzi o finansowanie, to w tym momencie należy zgłosić fiszkę, w której jeszcze nie określa się kwoty, o którą się można ubiegać. Faktycznie trzeba tam wytyczyć obszar i to będziemy pod tym kątem rozpatrywać, aczkolwiek chciałem tylko podkreślić, że są to pieniądze przeznaczone na działania pilotażowe, więc to nie będzie jeszcze stricte rewitalizacja, czyli nie wymiana bruków, remonty kamienic, tylko działania nakierowane na poprawienie programu rewitalizacji pod kątem obowiązujących przepisów i działania edukacyjno-informacyjne, jak również szeroko pojęte ekspertyzy i badania terenowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Oczywiście. Bardzo proszę. Szanowny Panie Prezydencie, ponieważ program jest do 1 czerwca, dużo czasu nie mamy. Trzeba jak najszybciej opracować fragment miasta do rewitalizacji i wysyłać do konkursu. Jeszcze raz pytam, czy konkretny fragment miasta został wytypowany, żeby wysyłać do tego konkursu, bo tam jest do odzyskania czy dofinansowania od 100 tysięcy do 5 milionów złotych na ten dany projekt. Do 1 czerwca składa się fiszkę. W fiszce są określona ilość użytych słów, także chciałbym uspokoić pana radnego, że nie musimy tutaj się spieszyć. No, jak cały czas od tego momentu, właściwie nawet wcześniej te kwestie są rozpatrywane, bo mieliśmy już taką wiedzę właściwie od końca tamtego roku, że taki projekt będzie przygotowywany. Jeszcze raz chciałem podkreślić, to nie jest tak, że to będzie już właściwa rewitalizacja. Ten program to jest modelowa rewitalizacja. On ma przygotować miasta do rewitalizacji pod kątem najnowszych dokumentów. I to jest clue programu, a nie to, że musimy w tym momencie na szybko przygotowywać jakiś teren do rewitalizacji. Ja myślę, że nie pozwolę panu, że ja jeszcze dopytam, żeby nie wbić pana radnego. Panu radnemu chodzi o kolejne jakieś konkretne miejsce, tak? Czy mamy jakąś hierarchię, dobrze? Bo to jest istotne. Ja rozumiemy pana odpowiedzi, ale myślę, jaki miejsce w Kaliszu zostanie zdecydowane? Właśnie o to.
Ja mogę powiedzieć o terenach, które są rozważane. Rozważany jest na pewno teren Śródmieścia, czyli teren dawnego, w granicach dawnego miasta lokacyjnego. I z tego obszaru trzeba delimitować mniejszy obszar i tu właściwie są dwa takie obszary, które można wziąć pod uwagę. To jest teren okolicy ulicy Browarnej, Kadeckiej, między Parkiem a Sukienniczą, bądź okolice między Parczewskiego a Złotą. Proszę. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze w tym punkcie, pan Tadeusz Starzyński, czy jeszcze ktoś chciałby? Bardzo proszę, panie radny. Panie prezydencie, państwo wiceprezydenci, panie przewodniczący, Wysoka Rado. W dniu dzisiejszym, kiedy rozpatrywaliśmy jedną ze skarg i ona dotyczyła skargi na działalność pana komendanta Straży Miejskiej, ja tutaj chciałbym zaznaczyć, że w świetle oczywiście i według litery prawa ta skarga według zespołu kontrolnego i nas radnych była zasadna, co nie zmienia faktu, że dobrze byłoby wyjść naprzeciw mieszkańcom Kalisza, którzy ewentualnie w przyszłości będą chcieli takie skargi złożyć. I czy istnieje możliwość taka, żeby na przykład na stronie internetowej Straży Miejskiej znalazła się informacja, jak precyzyjnie taką skargę składać, żeby uniknąć już takich nieporozumień. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Ścisły. Dziękuję za pytania. Już. Panie prezydencie, panowie prezydenci, szanowni radni, szanowni państwo. Kilka spraw, które sobie wynotowałem. Rozpocznę od zapytania pana radnego Krzysztofa Ścisłego. Jeśli chodzi o spółkę wodno-ściekową Prosna, miasto w poprzedniej kadencji wyznaczyło tam dwóch swoich przedstawicieli. Jednym z przedstawicieli jest pani Janina Kibler. Nie mogę nic więcej szczególnie na ten temat powiedzieć, ponieważ nie znam tej osoby. Natomiast drugim z przedstawicieli jest pracownik Urzędu Miasta Wydziału Finansowego, pan Tomasz Sztandera. Nawiązując niejako obie z tych osób są członkami komisji rewizyjnej, zostały wybrane do komisji rewizyjnej w tej spółce. Natomiast kontynuując jakby wcześniejsze pana zapytania w ramach interpelacji związane z doborem kadr, to też pozwolę sobie odpowiedzieć, że to chyba jest także przykładem, że nie robimy, mimo tego, iż niektórzy starają się to nam włożyć w usta, wymiany naszych przedstawicieli, urzędników czy członków rad nadzorczych z dnia na dzień, tak? Nie zrobiliśmy tego, jak wiele samorządów po przejęciu władzy i wygranych wyborach w grudniu. Stopniowo w poprzednich miesiącach tych zmian dokonywaliśmy. I staramy się, panie radny Krzysztofie, we wszystkich spółkach stosować jeden klucz. Mianowicie, aby wśród trzyosobowych rad nadzorczych, wyjątkowo w spółce KPT jest to rada czteroosobowa, tak, ale ona też jest mniejsza od tej, jaka mogłaby być. Natomiast we wszystkich pozostałych spółkach wygląda to, jeśli z pamięci powiem, praktycznie w 100% dokładnie tak samo. Mianowicie jest tam prawnik, radca prawny albo adwokat. Jest tam osoba szeroko rozumianego zakresu finansista, czyli albo ekonomista, albo osoba po rachunkowości. I dodatkowo osoba, którą staramy się
wyłonić spośród kandydatów jako osoba przede wszystkim też merytorycznie przygotowana. I jeśli prześledzi Pan skład wszystkich rad nadzorczych, które do tej pory wymieniliśmy, to metodą sprawdzenia dojdzie Pan pewnie w 99 albo w 100% przypadków do takiego właśnie wniosku. Jeśli chodzi o spółkę wodno-ściekową Prosna, mamy tak naprawdę za sobą pierwsze spotkanie sprawozdawcze kilka tygodni temu. Nie chcę powiedzieć spotkanie zapoznawcze, natomiast przyjdzie taki moment oczywiście, kiedy też zastanowimy się, tak, czy ci akurat przedstawiciele są tymi przedstawicielami, którymi powinni być. Natomiast na tą chwilę nie mamy sygnałów, że są to osoby nieodpowiedzialne, źle działające, a przede wszystkim nawet tych osób nie znamy. Tak? Także myślę, że najbliższe tygodnie pewnie raczej nie, ale miesiące pozwolą nam także w temat spółki wodno-ściekowej Prosna wejść, a jak Pan, myślę, że doskonale wie, jest to temat dla nas, przynajmniej jako rządzących miastem, dość dziwny, tak? Bo jest to spółka, w której 77% udziałów posiadamy, a tak naprawdę wymknęła się ona spod kontroli w mojej ocenie miasta. Natomiast uznajemy, że było kilka płaszczyzn ważniejszych, gdzie te działania były potrzebne do podjęcia ad hoc, tak? Natomiast na pewno jest to kwestia także zainteresowania się tą spółką w najbliższych miesiącach. Także to tyle. Tutaj, jeśli chodzi o Nowy Świat 12, pan prezydent Sapiński w kilku zdaniach odpowiedział. Oczywiście zainteresujemy się tym tematem. Z takich spraw, które jeszcze wynotowałem, mimo że pokrótce odpowiem, to pytał pan radny Dariusz Witoń, kilka szczegółowych pytań zadał związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Nie byłem na komisji, natomiast słyszałem, że padały takie pytania związane z wprowadzonym i uchwalonym tak naprawdę dzisiaj do dalszego procedowania miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla ulic Złotej i Chopina, czyli tego terenu po byłej Tekni. I to jest związane de facto z tym, o co pytał radny Witoń. Jedną z naszych podstawowych założeń, idei, z którą szliśmy do jesiennych wyborów, było to, żeby w mieście nie powstawały kolejne hipermarkety, sklepy wielkopowierzchniowe. Tak? To, o czym Państwo dzisiaj zdecydowaliście jako radni, to tak naprawdę jest pierwsza próba zablokowania tego, żeby wbrew założeniom naszych poprzedników zablokować hipermarket właśnie na tym terenie. Poprosiłem pana architekta, aby możliwie szybko i sprawnie zadziałał, także po to, abyśmy zdobyli przynajmniej kilka miesięcy czasu na to, żeby spróbować ten temat dalej rozważać. I za Państwa decyzję tutaj dzisiaj dziękuję, bo to jest też jakby nawiązanie do tego, o co pytał pan radny Witoń. Natomiast muszę sobie pozwolić jeszcze na jedną zgryźliwą uwagę. Dziwnym trafem okazuje się, że zaledwie 7% powierzchni naszego miasta objętych jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Pan radny Krzysztof się uśmiechnął. Natomiast gdy przepytywaliśmy kandydatów na stanowisko naczelnika tego wydziału i jednym z kandydatów był zresztą były wiceprezydent naszego miasta, pan Stanisław Krakowski z Ostrowa Wielkopolskiego, który powiedzmy na zasadzie nadzorowania pewnych rzeczy miał o tym dość dużą wiedzę.
to powiedział, że 2-3 lata temu w Ostrowie Wielkopolskim było to ponad 40%. I wręcz zaśmiał się, tak, z sytuacji, która miała miejsce w Kaliszu. Możemy oceniać to bardzo różnie, natomiast moja zgryźliwa uwaga polegać miała na tym, że dziwnym trafem w minionych latach Państwo głosowaliście za miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w zdecydowanej większości, a co najmniej w połowie tam, gdzie powstawać miały hipermarkety. Myślę, że przyjdzie moment, kiedy nowa pani naczelnik, która w tej chwili pracuje nad bilansem otwarcia i analizą planów zagospodarowania przestrzennego, która od 2004 roku, czyli przez ponad 10 lat, nie była robiona, a jest obowiązkiem samorządu w każdej kadencji. Ja już wiem dlaczego. Państwo też już wiecie. Będzie mogła tą wiedzę dokładnie przedstawić i podamy ją także do opinii publicznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu prezydentowi za obszerną odpowiedzi. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Albo odpowiedzieć? Wszystko wiemy. Dobrze, przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. Pierwszy zgłaszał się pan Stanisław Raczyński. Bardzo proszę. Rozumiem, że ten mikrofon będzie najlepszy. Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo, ja na ręce Pana Prezydenta chciałbym złożyć podziękowania, proszę Państwa, w imieniu mieszkańców Starego Miasta za pobudowanie nowego chodnika. Muszę powiedzieć, że pisałem interpelację w tej sprawie, bo była ścieżka rowerowa od strony Zawodzia. Dzieci przejeżdżały z tej ulicy z Nowy Świat od Korteckiego, ponieważ nie było chodnika. Proszę Państwa, poruszali się po jezdni i to było niebezpieczne. Także, proszę Państwa, napisali interpelację i mogę powiedzieć, że władza powiedziała, że do 30 kwietnia będzie zrobione. I zapraszam Państwa, piękny chodnik po lewej stronie od Bolesława Położnego, aż do samego bału miastowskiego, pięknie zrobiony, aż proszę Państwa, bo naprawdę się tam chce spacerować. Liczę, że w późniejszym terminie może jeszcze będzie prawa strona, ale naprawdę będzie prezydencie, Szanowni Państwo. Dziękuję za tą piękną. Firma się spisała na meta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Chciałem się odnieść do punktu ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014. W pierwszej kolejności chciałem tutaj podziękowanie złożyć pani Katarzynie Fluder, że tak dokładnie to wszystko opisała. A ja tu chciałem się zastanowić nad sprawą ekonomiczną przebywania dzieci w domu dziecka. W dniu wczorajszym na komisji rodziny żeśmy o tym sprawach mówili i w tej chwili utrzymanie jednego dziecka w domu dziecka kosztuje 4000 zł. No to takie wyjście tu jest w tej chwili, że czasem dziadkowie stwarzają rodzinę zastępczą, to prawdopodobnie na jedno dziecko wtedy dziadkowie dostają 800 zł. Ale mnie tu jeszcze zastanawia taka sprawa, więc tak, do domu dziecka z takich trzech głównych powodów dzieci są odsyłane. Nie uczą się, najważniejsze, brak ekonomiczny. Te pieniążki, które rodzice dostają, nie są w stanie tych dzieci wyżywić. I trzecia historia, no to są już dzieci bardzo zdeprawowane, także nawet do specjalnych ośrodków muszą być kierowane. Ale ja w tej chwili chciałbym się zastanowić, bo mam taką rodzinę,
Aha, jeszcze najważniejsza sprawa, co jest też dyskwalifikuje dzieci w takiej rodzinie, alkoholizm. Zapomniałem o tym powiedzieć. Ale są rodziny, gdzie ze spraw ekonomicznych ta rodzina nie jest w stanie się sama utrzymać i wtedy nauczyciele informują, że dziecko na lekcjach śpi, nie uczy się i w tym układzie dziecko jest skierowane do domu dziecka. Ale są rodziny, taka, te jako przykład konkretnie powiem, u mnie jest rodzina, która ma 7 dzieci i od kilku lat na okres szkolny 5 dzieci jest skierowanych do domu dziecka. No więc licząc 10 miesięcy po 4000, to wychodzi, ta rodzina nas kosztuje 200 000 zł. A ja mam taką możliwość, znaczy propozycję, żeby ewentualnie te koszty zmniejszyć. A jakby to można zmniejszyć, proszę Państwa? Prawdopodobnie ta rodzina jest niewydolna ekonomicznie i dzieci głodują oraz prawdopodobnie są wielkie kłopoty ze szkołą. Ale w tej chwili, jak się orientujemy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma Są panowie, którzy są kierowani, no proszę im podpowiedzieć. Asystenci rodzinni. I teraz w tym układzie, proszę Państwa, jeśli byśmy do takiej rodziny, o której ja tutaj wspomniałem, która kosztuje 200 000, byśmy skierowali asystenta rodziny, to prawdopodobnie tam by był jakiś pedagog i w tym układzie te dzieci by normalnie szkołę mogły kończyć. No tu jest największy problem, no w tej chwili ja już od kilkunastu lat o tym mówię, żeby na każde dziecko, które jest w tej biednej rodzinie, żeby przeznaczać 500 zł. No w tej chwili w Sejmie też ta sprawa, czy jeden z kandydatów na prezydenta też o tym mówi, żeby takiej rodzinie na dziecko dawać 500 zł. No w tej chwili prawdopodobnie prawo na to nam nie pozwala, ale jeśli by to prawo nam pozwalało, proszę Państwa, więc teraz liczmy. 500 zł na dziecko razy 5 to by było 2,5 tysiąca i 1,5 tysiąca by zostawało na asystenta rodziny, który by ewentualnie się zabrał. No to wtedy automatycznie by kosztowało 4000 na miesiąc ta sprawa, razy 10 to by kosztowała 40 000, a nie 200. I teraz nie wiem, no my tego w tej chwili nie rozwiązujemy, ale ewentualnie czy jakieś pismo do Sejmu podać, że taką sprawę by trzeba załatwić. Dziękuję. Jeszcze bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, państwo prezydenci, szanowni państwo, trochę żałuję, że z tym tematem mogę wyjść dopiero teraz, bo na sali tak naprawdę został tylko jeden radny Platformy Obywatelskiej, tak naprawdę najbardziej pracowity radny z tego klubu. A chciałem się zwrócić apelem do radnych z tego klubu, a szczególnie do szefa klubu Dariusza Grodzińskiego. Ale pozwoli pan, że zrobię to w takim razie na pana ręce. Jak Państwo wiecie, reprezentuję fundatora miasto Kalisz w Radzie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu. Pełnię w tej Radzie funkcję przewodniczącego. Moim poprzednikiem sprawującym tą funkcję przez kilka lat przede mną był obecny radny Platformy Obywatelskiej Dariusz Grodziński. Dlaczego o tym mówię tu na tej sali? Mówię o tym, bo chciałbym tu z tego miejsca poinformować pana prezydenta i radnych Rady Miejskiej Kalisza o pewnym problemie związanym z działalnością byłego prezesa Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Członka, a jeśli nie członka, to z pewnością sympatyka Platformy Obywatelskiej, co przytaczały w wielu publikacjach miejscowe media. W Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, zgodnie z funkcjonującymi tam uregulowaniami, pracownikom wypłacane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości, o ile dobrze pamiętam, 75% wynagrodzenia.
Wynagrodzenie, o którym mowa, wypłacane jest pracownikom fundacji przed rozpoczęciem przez każdego z nich 14-dniowego urlopu wypoczynkowego. Były prezes na początku bieżącego roku złożył fundacji wniosek urlopowy o 2-tygodniowy urlop. Kazał sobie wypłacić to świadczenie. 75% wynagrodzenia, przypominam. Mówimy o kwocie ponad 7 tysięcy złotych. A następnie nie wykorzystał tego urlopu, ale pieniędzy już nie zwrócił. Po tym fakcie rozwiązał stosunek pracy z fundacją. Dziś chciałbym tu, z tego miejsca zwrócić się do radnego Dariusza Grodzińskiego, byłego wiceprezydenta, byłego przewodniczącego Rady Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, który tak dobrze wypowiadał się w mediach o byłym już prezesie, który z pewnością również przyczynił się do tego, że poprzedni prezes objął to stanowisko, oraz do wszystkich obecnych na sali radnych, członków i sympatyków Platformy Obywatelskiej, aby zwrócili się do swojego partyjnego kolegi, byłego prezesa Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, aby ten zwrócił nienależne pobrane środki w wysokości ponad 7 tysięcy złotych z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w 14-dniowym wymiarze, bo były prezes inkubatora wezwany o zwrot tych środków takiego zwrotu nie dokonał. Wasz kolega, z tego co opisały również kaliskie media, nie jest bezrobotnym. Nie jest bezrobotnym, który ma problemy z zapłaceniem podstawowych świadczeń. O ile się nie mylę, został zatrudniony zaraz po tym, jak rozwiązał umowy z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. Został jednym z dyrektorów szpitala w Koninie. Szpitala nadzorowanego przez waszego partyjnego kolegę, marszałka województwa wielkopolskiego. Wy to załatwicie, mam nadzieję, czy mam zwrócić się również z takim apelem do pana marszałka. Jest jeszcze poseł Witczak. Może on pomoże. Może do niego również się powinienem zwrócić z takim apelem. Chociaż tu może być problem, bo w inkubatorze do niedawna był zatrudniony brat pana posła Mariusza Witczaka. Możemy, ale nie chcemy zawiadomić odpowiednich organów o tym fakcie. Chcemy dać szansę waszemu koledze, jeszcze jedną szansę. Szansę na zachowanie się tak, jak każdy uczciwy człowiek by się zachował. Bez przypominania mu o tym fakcie, bez wysyłania do niego ponagleń o zwrot tych środków. Wystosowane przez inkubator przypomnienie na piśmie nie przyniosło skutku. Mam nadzieję, że dzisiejszy apel taki skutek przyniesie. Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, panie Dariuszu, z tego miejsca apeluję, żeby każdy dzisiaj, który rządzi tym miastem i dochodzi do wniosku, że których z kolegów, z moich kolegów złamał prawo, żeby natychmiast powiadomić prokuraturę. Jeżeli będzie taka potrzeba, to ja w tym pomogę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, zabrzmiało to groźnie, więc ja udzielam sobie teraz głosu. Panie radny, to duża odwaga. Bardzo dziękuję. To nie do pana były słowa kierowane. Szanowni Państwo, jest na tej sali ktoś, do kogo chcemy się teraz zwrócić. Mam zaszczyt poinformować Państwa o wyróżnieniu pana radnego Stanisława Paradzińskiego tytułem Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik. Pozwólcie Państwo, że wyróżnię na pracy. Biegania Stanisław Paradziński i Mirosława Paradzińska rozpoczęła działalność w Kaliszu w 1981 roku.
Właściciele piekarni postawili na własną sieć dystrybucji, gwarantującą pełny nadzór nad produktem oraz uczciwość zawodową. Silna potrzeba czynienia dobra, chęć udzielania pomocy potrzebującym skłonimy Państwa paraczeństw do zaangażowania społecznego, wspierania wielu stowarzyszeń i fundacji, organizatorów lokalnych festynów, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, instytucji kulturalnych i kościelnych, klubów sportowych oraz osób indywidualnych. W imieniu nas wszystkich, Pana Prezydenta, całej Rady Miejskiej, myślę, że wszystkich Państwa serdecznie gratulujemy i proszę przyjąć od nas kwiaty. Pan Prezydent, chciałem zabrać głos w dwóch sprawach. Już krótko właściwie. Jedna sprawa zaproszenia. Rada Osiedla Szczypiorno i pani pułkownik Danuta Kalaman, komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej edycji żonkilowych Pól Nadziei pod patronatem Jego Ekscelencji księdza biskupa Edwarda Janiaka. Uroczystość odbędzie się 9 maja. A o godzinie 9 rusza rowerowy rajd nadziei z terenu właśnie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej z ulicy Wrocławskiej, który dotrze również do
Kaliskiego Ratusza. Powrót rajdu planujemy na godzinę 13, gdzie na terenie boiska oraz w bliskim sąsiedztwie stawu w Parku Podworskim w Szczypiorni odbędzie się podsumowanie i poczęstunek. Tu mogę powiedzieć, że będzie ta nasza grochóweczka. I druga sprawa, proszę Państwa, to sprawa informacyjna. Zbliża się termin, no równo za 3 miesiące to się odbędzie, ale czas biegnie szybko i muszę już informować, że zbliża się termin drugiej edycji turnieju Szczypiorno Cup. Chcę Państwa poinformować, że w dniach 31 lipiec do 1 i 2 sierpień odbędzie się turniej piłki ręcznej z udziałem tym razem 6 drużyn. Będzie on powiększony o drużyny Chrobrego Głogów i Wybrzeża Gdańsk. Tutaj mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Wybrzeże Gdańsk, będziemy gościć naszego tutaj przedstawiciela z Ostrowa, Marcina Lijewskiego, gra obecnie w tej drużynie, natomiast jeżeli chodzi o Chrobry Głogów, będziemy gościć najsłynniejszego właściwie i rozgrywającego, przepraszam, obrotowego świata, Bartosza Jureckiego z ostatnich Mistrzostw Świata z Kataru. Chcę wspomnieć, że ten turniej otrzymał w tamtym roku najwyższe opinie, najlepsze z całej Europy, jeżeli chodzi o organizatorów i poziom sportowy. Brakowało nam publiczności i tutaj naprawdę z mojej strony wielka prośba. Proszę Państwa, włączmy się w to wszyscy i tutaj przy okazji przez osobę pana właśnie radnego Eskana Darwicha chciałbym, żeby poprosił swoich kolegów z Platformy, żeby tak szybko nie wychodzili z tej sali, dopóki się rzeczywiście ważne rzeczy tutaj dzieją i poprosić, żeby uczestniczyli w tym turnieju wraz z rodzinami, bo to będzie ważne. Nawet i sąsiadów jeszcze proszę za tym zainteresować. Mamy patronat prezydenta RP, prezydenta miasta Kalisza, prezydenta Ostrowa i oczywiście po ostatnim naszej po prostu wizycie z prezydentem kościelnym w Warszawie patronat honorowy objął też prezes Andrzej Kraśnicki. Zaprosiliśmy również słynne osobistości, w tym olimpijczyków z roku 76 z Montrealu, brązowi medaliści z panem Zygfrydem Kuchtą na czele. On obecnie jest wiceprezesem do spraw wyszkolenia, że tak powiem, Polskiego Związku Piłki Ręcznej. Uważam, że są to małe kroki zmierzające do obchodów stulecia powstania piłki ręcznej w Szczypiornie, które odbędą się w naszym mieście. Mam też tutaj zapewnienie właśnie pana prezesa Kraśnickiego, że najpierw oni chcieli to zrobić w Warszawie, ale upieraliśmy się tutaj z prezydentem i będzie to w Kaliszu. Musimy zorganizować tylko sporo miejsc noclegowych, hotelowych. Mam zapewnienie właśnie tutaj w tej sprawie najwyższych władz. Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam. Ja jeszcze sobie pozwolę na kolejnych sesjach o tym przypomnieć, bo to jest jeszcze 3 miesiące, ale naprawdę już trzeba o tym mówić. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Padła sprawa pieniędzy. Już wytłumaczę dlaczego. Po prostu był rachunek do zapłacenia do Berlina. Miasto nie chciało zapłacić. Organizuję to ja, więc no byłoby wstyd po prostu, żeby coś takiego się zadziało. Dziękuję, to tyle. Nie widzę. Punkt 10. Zamknięcie obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 9. sesji. Następna, 10. sesja odbędzie się w
28 maja 2015 roku o godzinie 9. Serdecznie zapraszam. Jednocześnie, Szanowni Państwo, przypominam, że w dniu dzisiejszym mija termin do złożenia w Kancelarii Rady Miejskiej oświadczeń majątkowych. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękuję Państwu. Dobrze, dziękuję.